Dzień dobry, drodzy widzowie. Zapraszam Was dzisiaj do rozmowy. Rozmowy szczególnej ze względu na to, że jestem dość zestresowana, ponieważ przygotowując się do tego odcinka, to im bardziej zagłębiałam się w temat, tym bardziej czułam się zagubiona. Czy dzisiejsza rozmowa przebiegnie tak, że coś więcej zrozumiem, że Państwo zrozumiecie, mam nadzieję, i również, że ja też więcej zrozumiem, zobaczymy. A gość nasz dzisiaj, gościni, już też nie wiem jakich używać form, to też będzie pewno tematem tej rozmowy, będzie osoba, reprezentująca społeczność transpłciową, znana z Twittera jako pisarska wiedźma. Chciałam też powiedzieć, że ta rozmowa, myślę, że ona zakończy na dłuższy czas pewną tematykę, w którą weszliśmy, ze względu na pewną kontynuację rozmów i chociażby rozmowy z Waldkiem Krysiakiem. No i potem pojawiło się dużo kontrowersji, dyskusji, nawet pewnych awantur twitterowych. W związku z tym chciałam też dać drugiej stronie się wypowiedzieć. Osoba, która dzisiaj będzie, zgodziła się, zaufała, chociaż też zapraszam inne osoby, one akurat nie chciały przyjść, w związku z tym powinnam docenić i również o to Państwo prosię, że ktoś, kto odważył się przyjść tutaj, wiedząc też, że widzowie tego programu często bywają osobami dość tradycjonalnymi, myślącymi w sposób taki właśnie bardziej konserwatywny. No a ta rozmowa będzie pokazywała środowiska, społeczność, jak powinno mówić, o zgoła innych poglądach. W związku z tym rozmowa dla mnie trudna. Trzymajcie Państwo kciuki. Czekam na Wasze komentarze i zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I też za pewną odwagę, bo próbowałam zaprosić też inne osoby z Pani społeczności, ale jakoś tak zareagowały na to, powiedzmy nieufnie, mówiąc delikatnie. Powiem szczerze, że patrząc na to, że niestety w poprzednim wywiadzie pojawiły się treści, które były dosyć nieprzyjemne dla osób trans, rozumiem dlaczego tego nie zrobiły i też rozumiem dlaczego te osoby nie mają ochoty po raz kolejny tłumaczyć, dlaczego ich istnienie jest okej. Ja jestem o wiele krócej poza szafą od nich, a naprawdę już nawet mnie to męczy, że czasami w środku dnia nagle muszę zacząć wyjść w edukacyjny monolog, dlaczego istnieje i dlaczego jest to złe. Dlaczego właśnie? Mam się zwracać tak, jak się zwracałam telefonicznie pani? Tak. Tak, może być. Jest też opcja neutralna płciowo pani, ale rozumiem, że może to być dla pani dziwne. Tak, jest dziwne i też czasami właśnie czytając jakieś teksty w wysokich obcasach, gdzie właśnie te końcówki są takie, które są dla mnie właśnie nawet jak rozmawiałyśmy telefonicznie, że one tak jakby, gdybym nic o Pani nie wiedziała, abyśmy się porozumiały telefonicznie, to bym myślała, że jest Pani cudzoziemką i właśnie ma Pani problem z tymi polskimi końcówkami. Wszystko, co jest nowe w języku, jest dziwne. Dla wielu ludzi dalej posługiwanie się feminatywami jest dziwne, chociaż one były kiedyś czymś kompletnie normalnym i też końcówki, z których ja korzystam, czyli ło. Jak się śmieje, mów do mnie jak do słoneczka, bo słoneczko zrobiło, Mania zrobiło. Są czymś, co występuje w języku polskim od dawna. Czyli rodzaj nijaki. Tak, rodzaj nijaki. Tylko mówię, ludzie są średnio przyzwyczajeni mówienia, ludzie są średnio przyzwyczajeni do mówienia w taki sposób do nowo poznanych osób, więc sama wiem, jak duża ilość ludzi, którzy wiedzą, że jestem osobą niebinarną, miało problem z przedstawieniem się. Mm-hmm. Na przykład moja najlepsza przyjaciółka kiedyś miała z tym bardzo duży problem, a teraz sobie naprawdę świetnie radzi. Uh-huh. Jest naprawdę niesamowitą osobą. Ja bym chciała, żeby Pani opowiedziała troszkę o sobie. Podpisuje się Pani na Twitterze jako pisarska wiedźma. Przechodzi na pisarskie wiedźmisze, ponieważ za dużo ludzi ma problem ze zrozumieniem, dlaczego ja jako pani binarna korzystam dalej z feminatywów, więc niestety to wszędzie przejdzie na tę formę, ponieważ
za dużo problemów, ale tak. Ja moją aktywność w internecie zaczęłam od tego, że publikowałam kawałki swoich tekstów, chociaż pracuję teraz nad dwoma dużymi projektami i piszę głównie coś, co nazywam tęczową fantastyką, czyli fantastyką, która skupia się na dobrej reprezentacji mniejszości osób LGBT, kobiet, osób koloru, czyli wszystkiego tego, czego brakuje w niestety głównie polskiej fantastyce. I nie byłam za bardzo polityczna aż do 2020 roku, kiedy w listopadzie wyrok Trybunału niestety pozbawił praw kobiet. Aborcja, znany temat. I wtedy po raz pierwszy wyszłam na ulicę w Łodzi, co było dla mnie dosyć dziwne, bo jestem, może tego pomniej widać w internecie, bardzo introwertyczną osobą. Bardzo mało piszę tak naprawdę na temat mojego prywatnego życia. I zaczęłam się udzielać jakoś przez przypadek. Robiłam rzeczy przy tych protestach i zaangażowałam się bardzo politycznie. I to tak powoli, powoli bardzo szło w mówienie o tematach nie tylko osób LGBT, ale także kobiet, praw zwierząt, ponieważ też się w to staram angażować. I jakoś tak stałam się przez przypadek osobą polityczną w 2021 roku, kiedy zaczęłam mówić na temat praw kobiet i też praw LGBT. I na samym początku śmieję się, że byłam jajkiem, czyli osobą, która dopiero ma takie wow, prawa osób trans są ważne, ale dalej wypierałam, że jestem osobą trans, dalej sądziłam, że jestem cis, więc dlatego nawet nitki, które kiedyś pisałam, są pisane z żeńskimi końcówkami, ponieważ po prostu to było przed tym, jak zrozumiałam, hej, może nie jestem cis. I ten cały proces mojego wychodzenia z szafy jako osoba niebinarna trwał spokojnie 3-4 lata, czyli było coś takiego, że spojrzałam w internet i powiedziałam, wow, to brzmi cool, tylko miałam takie naprawdę kilkuletnie wyparcie, że hej, to może być to, kim jestem. Ile pani ma lat? 26, za chwilę 27. Ale jak się to zaczęło? Bo rozumiem, że pani mogła powiedzieć od początku, że kiedy pani się urodziła, to jaką pani ma tą cis płeć? Powiem szczerze, że ja jak byłam mały, miałam bardzo dziwne podejście do świata między nimi, dlatego że sądziłam, że wszyscy są bi. Moje przekonanie było, że nie ma czegoś takiego jak heteroseksualność, nie ma czegoś takiego jak homoseksualność, tylko mój dziecięcy mózg zrozumiał, skoro wow, kobiety są ładne, wow, mężczyźni są ładni, to wszyscy są bi i żyją w takim bardzo, bardzo dziecięcym przekonaniu, że świat składa się tylko z osób LGBT i po prostu ludzie są w związkach z osobą przeciwnej płci, dlatego, że tak chce społeczeństwo. To było dla mnie trochę szokiem, nawet moi rodzice pewnie tego nie wiedzą. Właśnie chciałam powiedzieć, jak rodzice, no bo rozumiem, że była pani ze związku heteroseksualnych tak. Rodziców. Moi rodzice, właśnie nigdy im nie mówiłam, dla nich to, że nie jestem hetero, było szokiem, ponieważ nigdy im tak nie mówiłam, tylko ja po prostu mój mózg dziecięcy uznał to za fakt. Wszystkie osoby na świecie są bi. I jak o tym mówię, to tak brzmi komicznie, że mój mózg dosłownie wyparł możliwość tego, że ludzie są heteroseksualni. I to było dla mnie trochę takim szokiem, jak dorastało mi nagle odkrył, że jest taka dyskryminacja wobec osób, które są w związkach jednopłciowych. I od zawsze wiedziałam, że nie jestem do końca taki jak inne osoby. Zawsze miałam takie przeczucie, że hej, ja nie do końca powinnam być dziewczyną, ale zawsze to w sobie wypierałam takie, o my gry, natura mnie taką stworzyła, ja muszę być cis. I naprawdę, moi rodzice pewnie nigdy by nie powiedzieli, że w głowie miałam taką myśl, czy nie powinno mieć penisa? Trochę ciało moje jest dziwne. Ten okres dojrzewania miał być taką wielką przyjemnością, a nie jest. Dlaczego te zmiany powodują, że coraz bardziej czuję się wyalienowane w moim ciele? Bo nigdy tego nie mówiłam. To była rzecz, która była całkowicie nieomawiana. Osoby trans były przedstawiane w mediach bardziej jako karykatury. Zazwyczaj pokazywano osoby, tylko mówiono, że są trans, kiedy mają słaby passing. Passing to jest określenie, którego nie lubię, a oznacza, że osoba można ją uznać za płci, którą się identyfikuje. Czyli na przykład patrzysz na trans kobietę i nie możesz powiedzieć, że jest trans. To jest takie określenie, które ma jest problematyczne nawet w społeczności trans, bo jest często wykorzystywane, żeby upokarzać osoby trans, ale zazwyczaj właśnie pokazywano osoby, które były na początku swojej tranzycji albo nie miały na nią pieniędzy i zawsze to było przekazane w ramach takiej karykatury. Patrzcie, to jest dziwne, to jest dziwadło, więc
nawet jako dziecko nie do końca rozumiałam transpłciowości, bo to był temat, o którym milczano. To były czasy, kiedy milczano o tym, że można i być hetero, więc... No ale jeśli mogę przerwać na chwilę, tak. To już pani mówi o takim okresie w swoim życiu, kiedy zaczęła się pani pewnego rodzaju świadomość i poczucie jakiejś tożsamości tworzyć. Ale co było wcześniej? Czyli jest... trzyletnia, rozumiem, dziewczynka, tak? W papierach. Tak. I idzie do przedszkola, idzie do szkoły i co? Szczerze mówiąc, ten okres był dla mnie bardzo trudny ze względu na to, że jestem osobą neuroatypową. Mam stwierdzone ADHD i mam podejrzenie spektrum autyzmu. Muszę właściwie pójść, żeby się do końca upewnić, że jestem na spektrum i też muszę odnowić swoje ADHD badania, ponieważ chcę zacząć brać leki na ADHD. I byłam zawsze dosyć dziwnym, chaotycznym, głośnym dzieckiem, które jeszcze w dzieciństwie miałam okropną wadę wymowy. Teraz ja mówię bardzo dobrze. Kiedyś nie wymawiałam R i większości liter przed i po R. Więc ja pamiętam bardziej przedszkole jako miejsce, w którym byłam bardzo alienowany, ponieważ bardzo późno zacząłem mówić i bardzo szybko zacząłem być tą osobą, która siedzi i bardziej jest zainteresowany słuchaniem o takich rzeczach popkulturowych niż rozmawianie z innymi dziećmi. I też mówię, nigdy nie byłam taką osobą, która w przedszkolu miała kontakty dobre, więc mówię, ja bardziej pamiętam to jako czucie alienacji, a nie moje wewnętrzne przemyślenia na temat, czy ja na pewno jestem cis, więc akurat w tym okresie nic nie mogę powiedzieć ciekawego, ale w podstawówce zawsze bardziej lubiłam mieć kontakt z chłopakami i przez długi okres w podstawówce korzystałam z męskiego imienia. Co niestety musiałam przestać robić. Ale jak to się stało, że mogła pani takiego imienia używać? Miałam lepszy kontakt z chłopakami, to znaczy moja klasa to byliśmy potworami. Współczuję naszym wychowawczyniom, mam na myśli naprawdę biedne kobiety. Naprawdę im współczuję tego, że musiały się nami zajmować i jakoś tak przeszło naturalnie, że zaczęli do mnie mówić męskim imieniem. I to było coś, z czego korzystały osoby, bardziej chłopaki z mojej klasy i naprawdę dobrze się z tym czułam. I niestety w gimnazjum okazało się, że to jest za dziwne dla dzieciaków, więc musiałam z tego zrezygnować. Czyli już wtedy znowu powróciło żeńskie imię? Tak. I wtedy powstało... Moja była przyjaciółka, powiedziała mi, że hej, bo w ogóle jest taki skrót twojego imienia, który jest też osobnym imieniem i przez to, że jest tak powiązany z twoim imieniem, to nie będzie na tyle dziwne, jak zaczniesz z tego korzystać. I tak właśnie powstało imię Mania. I to po prostu przyległo. I korzystam z tego już od ponad 10 lat. Jak ktokolwiek mnie zna w życiu prywatnym, to cały czas posługuję się tym imieniem w pracy, poza pracą. Każda osoba, która ma ze mną lepszy kontakt, wie, że mówi się do wniemania. Tak się z jej pani zastanawiam, bo wiele dzieci, ja mam takie swoje też doświadczenie oczywiście sprzed wielu, wielu lat, bo mam 60 lat, ale że kiedy byłam dzieckiem i właśnie też bardziej lgnęłam do chłopców, może przez to też, że oni byli jakoś bliżej, to na podwórku byli, czy też w górach się wychowywałam i tam nawet... I też chciałam chodzić w męskim stroju, nawet miałam góralski strój oszyty, ale właśnie takiego chłopca. I czasami się właśnie wydawało też, że wolałabym być chłopcem, bo jestem zaakceptowana wtedy przez grupę chłopców. Ale to potem jakoś przechodziło. I się zastanawiam, czy gdybym ja z takim nastawieniem żyła dzisiaj jako dziecko, czy właśnie to nie posunęłoby za sobą jakichś takich zmian? No. Powiem szczerze, że nie. Prawda jest taka, że w szczególności w krajach, gdzie jest dobra opieka dla młodszych osób transpłciowych, to nie jest tak, że po prostu pokazuje się na dziecko mi, hej, masz tutaj hormony, tylko jest bardzo długi proces, regularne spotkania z terapeutami i to będę o tym dalej mówić, nawet jak wygląda ta tranzycja u tak młodych osób. I to nie jest tak, że idzie się do lekarza, kiedy jest system działa, w Polsce niestety nie działa, że słyszy się, o, to dziecko jest trans i od razu się daje wszystko, blokery. Dziecko przechodzi proces, gdzie rozmawia z terapeutą, który nie zachowuje się w taki sposób, że coś nakazuje. Dziecko mówi, że hej, zastanów się, na pewno jesteś cis, tylko po prostu przeprowadza rozmowy, które pomagają dziecku zrozumieć siebie. Więc gdyby terapeuta z tobą porozmawiał, to zrozumiałby, że hej, to nie jest takie uczucie, że ty jesteś chłopcem, tylko hej,
bardziej się angażuje w relacje z chłopcami, by z tobą o czym porozmawiał, że to jest kompletnie ok. I jeżeli okazałoby się, że ty byś wiedziała, że nie, jednak nie jestem osobą trans, to by nic się nie wyrażyło. Taka prawda, w szczególności, że u małych dzieci tranzycja polega na tym, że pozwala im się po prostu eksperymentować ze swoim wyglądem, imieniem, zaimkami, czyli na przykład założeniem stroju małego chłopca. No tak. I to jest dla mnie bardzo dobre. No tak, jeżeli rzeczywiście to wszystko tak przebiega w taki sposób, powiedziałabym, naturalny i no, na tego wrócić. Natomiast no, spotykamy się tak poniekąd też z tego powodu, że pojawiło się takie no, bardzo osobiste wyznanie Łukasza Sakowskiego o jego detranzycji. No i od tego się zaczęło. I potem też zaczęły pojawiać się teksty chociażby profesora Starowicza, Lwa Starowicza, który mówi, że nadchodzi wielka fala detranzycji ze względu na to, że no właśnie zbyt łatwo dzieci były diagnozowane jako transpłciowe i w związku z tym musiały. No i ta sytuacja Łukasza Sakowskiego, ona pokazuje no, jakiś tam rzeczywiście dramat. No. Problem jest to, że prawica nie do końca zrozumiała, skąd się bierze problem. Zacznijmy od tego, że aktualnie przez historię Łukasza Ordo Iuris próbuje całkowicie zakazać pomocy medycznej dla transpłciowych dzieci do 18 roku życia. Co nie ukrywajmy, tylko i wyłącznie spowoduje większą ilość historii, jaką przeżył Łukasz, bo dzieciaki nie będą czekać do 18 roku życia, patrząc na to, że teraz jest coraz łatwiej dostać leki. Prawda jest taka, że są też osoby w internecie, co niestety doświadczył Łukasz, które chcą wykorzystać tak małe dzieci. I to jest dla mnie przerażające, ponieważ temat do it yourself za chwilę poruszę, ale jednak dobry lekarz powinien mieć kontrolę nad takim właśnie procesem, w szczególności, że jeżeli się bierze blokery i hormony w tak młodym wieku, to na przykład cały czas się obserwuje, czy nie ma to wpływu złego na kości, ponieważ to może być komplikacja, która wystąpi. Tak, jak u niego wystąpiła tak, osteoporoza. Tak, ale dzieciaki, które są pod opieką lekarza, mają podawane leki i przede wszystkim mają ciągle badania. I lekarze wiedzą, na co patrzeć, jakie mogą się pojawić komplikacje. I niestety, jeżeli właśnie się pojawia problemy z kośćmi na przykład, to wtedy taki lekarz wycofuje leczenie. Mm-hmm. I przede wszystkim to jest mit. To jest mapa, gdzie jest pokazane, jak łatwo jest mieć tranzycję. I Polska jest na pomarańczowo. Nie jesteśmy wcale w strefie bardzo łatwej tranzycji, jak na przykład Hiszpania. Więc to jest badanie Unii Europejskiej, jak wygląda łatwość tranzycji. To nie jest tak, że tranzycja w Polsce jest łatwa, że tranzycja jest dostępna. Nie, to jest mit. I chcę też powiedzieć, że środowiska, które się zajmują edukacją, ponieważ nie, osoby trans nie są środowiskiem, są społecznością, edukują o detranzycji od kilku lat. Jak się wejdzie na jedną z najpopularniejszych stron tranzycja.pl, to już w 2021 opublikowano wywiad z osobą, która właśnie zdecydowała się na detranzycję. Chwileczkę, tutaj mam datę. To jest wywiad z 2021 roku, w którym wprost mówiono, że niestety ta osoba, to był dla niej błąd i wprost odpowiada na pytania, jak wygląda tranzycja w Niemczech i też jak wyglądał proces diagnozy u niej i kiedy zrozumiała, że to nie było dla niej. Temat detranzycji nie jest tabu wśród osób trans. Wśród osób trans mówi się o tym, że tak, są takie przypadki i należy te osoby szanować, ponieważ niestety tranzycja była dla nich błędem. To są bardzo małe liczby. Wśród osób trans mówi się o od 0,5% do 3% osób, które zdecydowały się na detranzycję. W tym mówi się, że 5% z tych osób zdecydowało się na detranzycję, ponieważ tranzycja nie była dla nich błędem. Więc to jest mniej niż 0,5% osób trans. W tym największym powodem, bo 30% osób powiedziała, że ich decyzja o detranzycję wynikała z presji ze strony rodziców, presji ze strony środowiska.
na przykład braku pieniędzy, tego, że musieli znaleźć na szybko pracę, a byli na takim etapie tranzycji, że jeszcze nie mieli passingu i musieli przestać brać hormony, bo nie mieli na to pieniędzy i musieli przestać korzystać ze swojego wybranego imienia, żeby móc szybko znaleźć pracę. 3% osób mówi, że są problemy finansowe, tylko finansowe, ale prawda jest taka, że detranzycja często właśnie wynika z braku akceptacji ze strony środowiska, lęku, presji. Więc prawda jest taka, że wśród wszystkich detranzycji wynikające z błędu, to jest i tak mniejszość, więc mówimy tutaj około 0,5% osób trans. Pani Maniu, ale na pewno Pani się też spotkała ze zupełnie innymi danymi, które z kolei pokazują jakąś zdecydowanie większą liczbę i osoby, które jakby są po drugiej stronie barykady, tak powiedzmy, pokazują, 80%. Pokazują, że właśnie 80, 70, ileś tak jak się przygotowywałam do programu. W związku z tym, no można powiedzieć właśnie, że stare dane, ale to jest takie, że komu zaufać teraz? No. W starych danych nie brano pod uwagę tylko i wyłącznie dzieci, które mówiły, że są trans. Brano też pod uwagę dzieci, które jak pani wpisywały się w normy społeczne przypisane ich płci. Czy jak na przykład była dziewczynka, która lubiła bawić się z chłopcami, był chłopiec, nie wykazywał agresywnych zachowań, bo tak pojawia się tam taka kwestia. I to są badania sprzed prawie 50 lat. To nie są już aktualne badania, w szczególności, że nawet badania na osobach trans dorosłych w tamtych czasach były bardzo, bardzo, bardzo złe. I aktualnie mówi się, że co najmniej 94% dzieci, które zaczynają tranzycję, dalej jest trans, jak dorasta. W szczególności większość detranzycji to są detranzycje przed krokami medycznymi, kiedy dopiero się zmienia za imię. No właśnie, proszę powiedzieć, bo to są zawsze takie trzy etapy, prawda? Są ten etap brania hormonów, blokerów. Najpierw potem blokery, później hormony później i potem operacje. Operacja i potem jeszcze jakby czwarty ten punkt to społeczne. Nie, zaczyna się od zazwyczaj od tranzycji społecznej, później są blokery, później są hormony, a później dopiero operacje. I chcę też powiedzieć, że nie ma obowiązku, żeby przechodzić wszystkie te kroki. Są osoby trans, które mają tylko dysforię społeczną i to jest za chwilę wytłumaczę, czym jest dysforia. I są też osoby trans, które się decydują tylko i wyłącznie na hormony, ale nie decydują się na żadne operacje. Są osoby trans, które decydują się tylko i wyłącznie na operacje, a nie decydują się na hormony. Są osoby trans, które zostają przy imieniu, które dali im rodzice. I są osoby trans, które zmieniają. Są osoby trans, które zostają przy swoich zaimkach i starym imieniu, bo dla nich po prostu dyskomfort wynika z innych kwestii. I mówię, to jest coś bardzo personalnego i każda osoba trans ma do tego inne podejście. Pani Maniu, a jeżeli mówimy właśnie już takich osobistych, jeżeli będę za bardzo jakoś tam sięgała w jakieś rzeczy osobiste, tak. to nie ze względu na jakąś próbę, żeby Panią urazić, spokojnie. Tylko też, no wie Pani, no dla mnie to jest troszeczkę tak jakbym, jak czytam właśnie te teksty, no to tak trochę jakby z kosmitami czasami miała to do czynienia. To jest dla Pani bardzo obcy temat i to jest niestety zrozumiałe. Im coś bardziej jest obce, tym trudniej to zrozumieć. Tak, ale właśnie chciałabym, żeby skoro Pani się zdecydowała i mówi Pani o przypadkach personalnych, gdybyśmy się nie znały, nie rozmawiałybyśmy wcześniej, bym Panią spotkała gdzieś, nie wiem, w restauracji czy coś, bym powiedziała po prostu dziewczyna. I to całkiem ładna. Dziękuję. Jestem przed jakąkolwiek taką bardziej tranzycją medyczną. Na pewno chcę pomniejszyć mój biust, ponieważ cóż, natura mnie obdarzyła. I jeszcze się zastanawiam, czy chcę jakiekolwiek inne kroki medyczne podjąć dalej. I też wiem, że moja cudowna dziewczyna, która tam siedzi, będzie mnie wspierać. Zaraz pokażemy, tak. Pewno nakręcimy potem, tak. I będzie stawiać. No i właśnie, no i przyszliście Państwo, ale już zanim przyszliście Państwo, to rozmawiałyśmy chyba dwukrotnie czy trzykrotnie. Tak, telefonicznie. No i proszę mi się nie dziwić, rozmawiałam z Panią, słyszałam głos dziewczyny i głos chłopaka czy mężczyzny, a jednocześnie Pani mówiła, to moja dziewczyna, a potem nawet, że narzeczona. Tak, większość internetu nie wie, tak, jesteśmy zaręczone, to ja się oświadczyłam, to jestem tą osobą, która pierwsza wyszła z inicjatywą
I tak, zacznijmy od tego, że obie przeszłyśmy niestety pełen okres dojrzewania. I w szczególności bloker mojej dziewczynie by się przydał, ponieważ widziałam. Ale dziewczyna, tak. Dziewczyna wygląda zupełnie jak chłopak. Ponieważ przeszła cały okres dojrzewania i tak, bierze hormony, ale czy nie jest drugi okres. I mówię, jej by się blokery przydały, ze względu na to, że miała bardzo szybki okres dojrzewania i ma duży wzrost, jest wysoka. I ma przez to rozwalone stawy. I już ma planowaną jedną operację kolana. I też mówię, w jej wypadku blokery, poza tym, że pomogłyby z dysforią, to też na pewno powstrzymałyby dużo problemów zdrowotnych, które przez to ma i na pewno oszczędziłyby nam pieniędzy na operacje, które będą w przyszłości. Czyli jeżeli Państwo będziecie się pobierać, to Pani będzie występowała jako mężczyzna w tym związku? Nie. Mąż? Pani narzeczona jako żona? Czy... To jest trochę pytanie z serii, jak się dochodzi do pary gejów i pyta, a kto jest kobietą mężczyzną w tym związku? I to jest dziwne pytanie, ponieważ ja i Ray mam plan obie mieć sukienki i czujemy się z tym komfortowo. Ani jedna z nas nie jest do końca mężczyzną i kobietą w tym związku, jesteśmy po prostu sobą i nie patrzymy... Czyli będziecie obie jako osoby niebinarne, ale z drugiej strony używa Pani dziewczyna, narzeczona. Tak, chodzi o to, że w polskim języku nie ma do końca dobrych form, żeby opisywać swoją osobę partnerską. I dla mnie po prostu mówienie za każdym razem o niej tak poważnie, to jest Ray, moja osoba partnerska, jest upierdliwe. I po prostu zapytałam Ray, czy mogę do niej mówić dziewczyno. I się tak przyjęło. Mhm. I mówię, ona się z tym czuje komfortowo, ja się z tym czuję komfortowo. Ale są pary, gdzie jest właśnie osoba niebinarna i korzystają z innych form, co jest kompletnie ok. Aha. Ale jeżeli macie się pobrać, to rozumiem, że nie w Polsce w takiej sytuacji. W Polsce, ponieważ ani jedna z nas nie zmieniła dokumentów jeszcze. Aha, czyli w tym momencie pobieracie się formalnie. Tak. Pani jako dziewczyna, kobieta, a pani dziewczyna jako mężczyzna. Tak, więc mówię, my mamy o tyle przywilej, że możemy wziąć ślub. Wiele par queer nie może tego zrobić i uważam, że to jest okropne. I zdarzają się przypadki nawet, gdzie dwie osoby mają wpisane odpowiednie płcie w dokumentach, gdzie na przykład trans kobieta nie ma problem z wzięciem ślubu przez to, że za bardzo wygląda dla prawa jak kobieta. I mówię, temat równości płci jest dla mnie czymś ważnym, ponieważ dla mnie każdy związek jest taki sam, nieważne czy jestem z kobietą, czy z mężczyzną, czy z osobą niebinarną. Dla mnie jest to po prostu absurdem, że wyznacza to, z kim mogę wziąć ślub, literka w dowodzie. Po prostu jestem na tyle bi, że naprawdę nie widzę różnicy. I mówię, nie wiem, czy chce Pani teraz porozmawiać o komplikacjach, jakie wychodzą. Oczywiście, możemy już teraz tak. Pani jest gościem, także Pani decyduje. Że proces zmiany płci w dokumentach w Polsce jest zły. Nie jest kosztowny, niepotrzebnie długi. Jeżeli rodzice nie są wspierający, może trwać latami. No tak, bo jest też jeszcze rozprawa w sądzie. Tak. Że... I niestety zdarzają się przypadki, gdzie prawicowe organizacje pomagają rodzicom i nie ma przynajmniej dwóch, trzech rozpraw, tylko rozprawy trwają 4 lata. I dorosłe osoby nie mogą zmienić danych w dokumentach, pomimo tego, że są już po pełnej tranzycji, ponieważ rodzice im to blokują. I też niestety wzywa się osoby, które mają być ekspertami. Biegłych. Niestety biegli są problemem bardzo dużym. Ponieważ biegli potrafią zadawać pytania z serii, jakich zabawek erotycznych używasz? Ilu miałaś partnerów seksualnych w życiu? A teraz opowiedz nam, z iloma osobami uprawiasz seks aktualnie? Zadają pytania z ankiet z lat 70., które są bardzo, bardzo, bardzo nieaktualne. I też niestety to powoduje, że taka dorosła osoba nagle musi przy swoich rodzicach odpowiedzieć na pytania z serii, bardziej już odpowiedziała na pytanie, ale muszą czytać przy ich rodzicach pytania z serii. Teraz powiedz mi, jakiej zabawki erotycznej korzystasz ostatnio? A teraz opowiedz mi, ilu masz partnerów seksualnych? I to jest coś bardzo upokarzającego. Nie tylko kiedy masz dobre kontakty z rodzicami, ale kiedy masz złe. To jest wywlekanie twojego życia prywatnego przy osobach,
które nie chcą wiedzieć, co robisz w łóżku. I naprawdę ten proces jest niepotrzebny. I też, jeżeli Rej chciałaby zmienić sobie Jojdanę, to musiałbyśmy wziąć rozwód. Jeżeli miałbyś mi dziecko, zostałaby usunięta z danych dziecka. Akt urodzenia zostałaby wykreślona. To nie byłoby już jej dziecko, ponieważ według prawa w Polsce dziecko musi mieć matkę i ojca. No ale państwo jest... możecie, tak? Bo w związku z tym, że jesteście, tak, macie papiery, w związku z tym i planujecie, ale, planujecie rodzicielstwo? Tak. Ale problem polega na tym, że jeżeli Rej zdecydowałaby się, to zostałaby usunięta jako rodzic. Mhm. Prawnie nie byłaby już rodzicem. Co jest troszeczkę straszne, bo jeżeli cokolwiek by mi się stało i Rej miałaby wychowywać sama dziecko, to byłoby tematem. Co dalej? No tak, to, ale to już jest problem mniej osób transpłciowych, tylko osób już homoseksualnych też, prawda? I to jest... Dlatego mówię, że prawa osób nieheteronormatywnych i prawa osób transpłciowych są ze sobą bardzo powiązane, jak się o tym porozmawia. I mówię, nawet w wypadku, nieważne, czy to jest para kobiet, która wychowuje dziecko i jedna z nich umiera i druga nie ma prawa, czy właśnie para mężczyzn w takiej sytuacji, mhm, zawsze wychodzi to z dyskryminacji osób LGBT w Polsce, która prawnie dalej istnieje. Chciała Pani właśnie o rodzicach. Jak rodzice Pani i rodzice Reja? Powiem tak. Moi rodzice są prywatnymi osobami i z zasady nie mówię o mojej rodzinie. Po prostu to są osoby, które są kompletnie powiązane ze mną jako osobą polityczną i staram się to tak zostawić. Rodzice Rej są uroczo wspierający. I tak, Rej ma dowozie jako Rej. Tak. Rej dowozie? Rej ma w dowozie imię Rej, więc to nie jest tak, że to nie jest jej imię prawne, ponieważ tak prawnie ma wpisane w to w dowozie. Zmieniła dane i mówię, życie jest czasami skomplikowane, ale nasza dwójka sobie dobrze radzi. Tak. A proszę powiedzieć, jak wyglądają Wasze takie relacje społeczne poza społecznością właśnie taką tęczową? Powiem szczerze, że z osobami tęczowymi jest tak, że większość naszych osób, z którymi się kolegujemy, jest trans, albo bi, albo lesbijki, albo geje. Dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że w naszym mieszkaniu potrafi być grupka ludzi i grać w planszówki i okazuje się, że nikt nie jest cis, nikt nie jest hetero. I też się śmiejemy, że jak mamy łóżko, na którym śpią goście, to nie przydarzyło się, żeby spała tam osoba cis. Od momentu, w którym się wprowadziłyśmy, więc nasze otoczenie jest bardzo tęczowe i świetne. Uwielbiam moich znajomych. A nie myśli Pani, że to też w jakiś sposób jest takie ograniczenie też swojej świadomości i to, że ma się osoby z jakiejś właśnie też z takiej swojej bańki i to ma jakby taki, powiedziałabym, podwójny wpływ, bo z jednej strony pokazuje Państwu, że jesteście w tej bańce, w związku z tym też nie stajecie przed pewnymi zadaniami, które są jakimiś takimi bardziej działaniami szerszymi, społecznymi. No a właśnie też z drugiej strony też zamknięcie w tym środowisku nie powoduje to, że osoby, które są, jak Pani mówi, cis czy heteronormatywne, że patrzą też na Was na takiej zasadzie właśnie akceptującej. Szczerze mówiąc, mam hetero, mam cis znajomych, tylko to jest mniejszość, bo po prostu tak się złożyło, że jestem w bardzo tęczowej społeczności i nie mam problemu, żeby się kolegować z takimi osobami i zazwyczaj są bardzo wyrozumiałe, bardzo miłe i mówię, to nie jest problemem, nigdy nie było problemem. Prawda jest taka, że po prostu nasza grupka jest taka bardzo tęczowa. Zanim wyszłam z szafy przed moją matką, to ona miała takie, dlaczego wszyscy twoi znajomi są, i wytłumaczą mnie hetero. I ona miała takie, tak, i w tym momencie powiedziałam najgłupszy tekst życia. No wiesz, mamo, w naszej grupie jest tylko jedna osoba hetero. I w tym momencie na mnie spojrzała. Ja spojrzałam na nią. I zamiast powiedzieć, jestem bi, powiedział, i to jestem ja. I moja matka znała, że tyle wystarczy. To jest taka jedyna persona, która z moimi rodzicami, bo nawet oni zauważyli, że
moje grono znajomych jest takie bardzo artystyczne. Właśnie dobrze pani powiedziała, że artystyczne. Ja też miałam kiedyś rozmowę, nie przed kamerami, to zaprzyjaźniona osoba, która jest gejem, który jest też w związku z drugim gejem od 2 dekad co najmniej. I też rozmawialiśmy o tym, że właśnie pewne takie rzeczy, które właśnie to absolutnie nie są osoby, które mają podobne podejście jak jeden z ostatnich gości, czyli Waldek Krysiak, ale też zwracały na to uwagę, że osoby transpłciowe powodują to, że osoby nieheteronormatywne, czyli geje, lesbijki, są postrzegane też właśnie w jakiś sposób taki kuriozalny i że gdzieś zaczynają się też konflikty w tym środowisku. Właśnie prawda jest taka, że to nie jest tak, że wszystkie osoby nieheteronormatywne są skłócone z osobami trans. To jest bardzo skomplikowany problem. I jest też bardzo duża ilość społeczności, na przykład lesbijek, która wspiera osoby trans. Na przykład ostatnio w Ameryce, gdzie są duże problemy prawne osób trans, o czym chętnie za chwilę opowiem. Właśnie jeśli grupa kobiet na motorach, bardzo lesbijek, takich bardzo męsko wyglądających lesbijek, które jeżdżą właśnie na drag show i pilnują, żeby się nic nie stało, ponieważ to jest ich społeczność, one ich wspierają. I też mówię, prawda jest taka, że są osoby hetero, są osoby homo, które są bardziej nie wpisujące się w normy płciowe. I prawda jest taka, że takie same argumenty idą w kierunku gejów, którzy są bardziej kobiecy, że oni robią z bycia gejem gejów pośmiewisko i geje mają tego dość. Ale prawda jest taka, że to jest o wiele bardziej skomplikowany temat. Tak, aktualnie teraz jest bardzo duża ilość hejtu, bo to nie jest krytyka, to jest hejt i ataki w stosunku do osób trans, ale to wynika z tego, że akceptacja osób nieheteronormatywnych w Polsce się bardzo zwiększyła. Teraz, gdyby ktoś przyszedł i tutaj próbował powiedzieć, że geje to są tylko dlatego, że ktoś ich gejuje i dlatego, że matka ich nie kochała, co kiedyś mówiono, że za mało ojca było w domu, to prawda jest taka, że każdy by to wyśmiał. Wiedza na temat osób trans jest o wiele mniejsza. O osobach trans o wiele łatwiej opowiadać szkodliwe głupoty, ponieważ ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Bardzo łatwo powiedzieć hasełka, które są bardzo nienaukowe i nawet nie są w żaden sposób potwierdzone, a ludzie, którzy po prostu nie znają tematu, nie będą wiedzieć, jak zareagować. To jest tak trochę jakby dojść do losowej osoby i zacząć jej tłumaczyć na podstawie fizyki jakiejś kwantowej zagadnienia. Ta osoba nie ma wiedzy, nawet jak usłyszy jawne głupoty, żeby powiedzieć nie, ty mówisz głupoty na temat fizyki kwantowej, dlaczego mi to mówisz? Ludzie nie mają wiedzy, żeby w prosty sposób zrozumieć propagandę antytrans i wprost powiedzieć nie, to nie jest ok, nie chcę tego słyszeć, przestań. I to jest problemem, ponieważ są osoby, które już żyją dosłownie z tego, nawet w Ameryce mają o wiele większe kariery niż w Polsce, że robią propagandę antytrans. I tutaj mam 2 przykłady takiej propagandy, jeżeli mogę to opowiem. Proszę bardzo. Chwileczkę. Jest książka Irreversible Damage, Abigail Shire. Ona teraz będzie w ogóle tłumaczona na język polski i Kaja Szulewska brała udział w jej recenzowaniu. Ta książka jest całkowicie nienaukowa. Opiera się na teorii spiskowej Rapid Onset Gender Dysphoria, że dziewczynki słyszą o tym, że istnieją osoby trans i stają się osobami trans. Co jest bardzo szkodliwe, ponieważ ta książka w większości zawiera w sobie treści typu badania osoby, która prowadziła terapię konwersyjną, która jest torturowaniem osób trans. Osoby, które przeszły jego terapię, mówią, że przez niego mają PTSD, problemy psychiczne. Jego kliniki zamknięto. Wykorzystano go jak eksperta, pomimo tego, że wprost udowodniono, że jego metody są szkodliwe. Ale także bardzo dużym źródłem wiedzy w tej książce były wywiady z transfobicznymi rodzicami.
rodzicami, którzy często już nie mają kontaktu z dziećmi, nie mieli kontaktu z dziećmi przez lata, albo aktualnie mają jakieś strzępki tego kontaktu. I prawda jest taka, że jakby dojść do homofobicznego rodzica geja, który nie ma z nim kontaktów od lat i zapytać, czy pana syn kiedykolwiek mówił panu, że lubi chłopców, to prawdopodobnie rodzice zareagowaliby tak samo. Nie, mój syn nigdy mnie nie lubił, że mówi chłopców. On był taki męski. On zawsze lubił trochę siedzieć z dziewczynkami i zaczynają pojawiać się takie strzępy wiedzy, że to dziecko nigdy nie było do końca hetero. Ale rodzic miał takie wyparcie, że dziecko nigdy się przed nim otwarło. I prawda jest taka, że tak samo jest w wypadku większości tych rodziców. Oni, bardzo często te dzieciaki, teraz już dorośli, bo większość to są dorośli, zaczęli tranzycję już po 18 roku życia, ale i tak rodzice mają bardzo duże wyparcie. I na przykład w tej książce pojawia się historia dziecka, bardziej nastolatki, bardziej osoby nastoletniej, bo nie wiemy, jaki jest płci. Dziecko to zostało zabrane ze swojego towarzystwa. Zabrano to dziecko dosłownie na środek. Co to znaczy swojego towarzystwa? Ze szkoły. Została w ogóle zabrana z liceum, ograniczony kontakt z dzieciakami w jej wieku. Zabrano to dziecko do innego stanu. Ale rozumiem to, że rodzice to rodzice zabrali. Dobrze ma to dziecko, że nie zabrano tego dziecka do wellness therapy. To jest miejsce, gdzie się wysyła nieposłuszne dzieci w USA i to jest niby terapia w dziczy, że się chodzi po górach, ale to jest bardzo kontrowersyjny temat, bo dzieciaki tam umierają. I tam też właśnie często są wysyłane w USA dzieci nieheteronormatywne, dzieci z problemami, dzieci właśnie też trans. I prowadzona jest na nich pseudoterapia, często też terapia konwersyjna. Te dziecko po prostu zostało przepisane do innej szkoły i wyrzucono binder tego dziecka. I matka stwierdziła, że to jest wszystko dobrze, to dziecko za chwilę nawet zrezygnuje z bycia bi, dalej rozmawia ze swoimi znajomymi. I matka stwierdziła, że dzięki tym ruchom jej dziecko jest na pewno już cis. A prawda jest taka, że najprawdopodobniej po prostu wróciło do szafy. To, że nie mówi matce, hej, nie jestem cis, to nie oznacza, że nie jest już cis. I większość właśnie tej książki jest oparta na takich sytuacjach anegdotycznych, historii osoby, która zdecydowała się na tę tranzycję z bardzo trudną sytuacją życiową. I tak, to jest według mnie straszne, co ta dziewczyna przeszła. Ale mówię, cała książka jest całkowicie nienaukowa i Cassie Eris, podlinkuję siebie na Twitterze, nagrała 12-godzinną serię filmików, gdzie tłumaczy po kolei jako psycholog wszystkie kłamstwa tej książki. To jest książka, która się opiera na nienaukowych badaniach, bardzo słabych źródłach i też misgenderuje dorosłe osoby. Co jest śmieszne, bo w książce jest takie, ja nie mam nic dorosłych osób trans, ja mam tylko problem z dziećmi, a cały czas używa złych imion i złych zamienników już do osób dorosłych, które żyją samodzielnie i podjęły decyzje jako dorosłe osoby. I też wykorzystuje jako przykłady osoby trans, które są na YouTubie, też je misgenderując, śmiejąc się z ich ciał, na przykład śmiejąc się z materiału, gdzie trans chłopak pokazuje swoją klatkę piersiową po topce i wyśmiewając jego ciało. Ta książka jest naprawdę w wielu aspektach obrzydliwa i nienaukowa i uważam, że przetłumaczenie jej na język polski jest błędem. Włącznie z tym, że nawet same osoby, które są w środowisku reakcjonistek płciowych, zrezygnowały z korzystania na swój... Co to znaczy reakcjonistek płciowych? Istnieje bardziej często używane określenie TERF. Aha. Czyli feministki wykluczające osoby trans. Ale ja nie sądzę, że te osoby są feministkami. Według mnie te osoby już całkowicie zaprzestały mówić o feminizmie i nawet atakują cis kobiety, kiedy są za prawami osób trans, ale one korzystają, te kobiety zazwyczaj, określenia gender critical, co dla mnie jest głupie. Te osoby nie są w żaden sposób krytyczne w stosunku do płci. One chcą, żeby zachować pewien status quo, który im pasuje. I uważam właśnie, dlatego używam słowa reakcjonistki, ponieważ pilnują pewnego statusu. Takie pytania pojawią się od widzów dotyczące właśnie feminizmu, Rowling, też i jakby tych stosunków właśnie
między tymi społecznościami, które właśnie czy są dwoma różnymi społecznościami, czy też jedną społecznością skłóconą. Więc do tego mam jeszcze jeden przykład. Tak? Jest też dokument What is a Woman? Dokument, który według mnie jest bardzo zły. Mam na myśli, nagrał go Matt Walsh, który dumnie ma w swoim opisie na Twitterze, że jest faszystą. To jest osoba wierząca w teorię spiskową, że chce się w USA zamienić białych ludzi na czarnoskórych, żeby lewica przejęła władzę i naprawdę mówi bardzo dużo problematycznych rzeczy. W swoim dokumencie próbował oszukać osoby trans, żeby wziął udział, nie tłumacząc prawdziwych powodów brania udziału w tym dokumencie. I też bardzo dziwnie edytował ten wywiad, ponieważ na przykład jak osoby za jego poglądami miały jakiekolwiek takie drobne poślizgnięcia, na przykład powiedział troszeczkę się miał moment myślenia, to on tego nie edytował. W przypadku osób, które były za jego poglądami, to edytował. I na przykład ekspert od gender, z którym rozmawiał, była bardzo śmieszna edycja, że on tak długo, głupio gadał, była śmieszna muzyczka i to było takie, o Boże, on tak przynudza. I to było widać, że była edycja, która była tendencyjna. I też na przykład wziął za eksperta osobę, która prowadzi sklep z komiksami, żeby opowiadała o tym jako ekspert, czym jest transpłciowość. Jeżeli się weźmie transpłciowego właściciela sklepu z komiksami, który, nie ukrywajmy, nie jest żadnym autorytetem w temacie, to jest oczywiste, co powie. Też miał osoby właśnie lekarzy, ale też zawsze to były dobrze pokazywane osoby, które są transfobiczne. I też i był bardzo dziwny motyw, że pojechał do Afryki porozmawiać z afrykańskim plemieniem, żeby pokazać, że zobaczcie, nawet tam w Afryce wierzą, że są dwie płcie, tylko wziął plemię, które ma bardziej skomplikowane podejście do płci, że pewnego rodzaju inną płcią jest kobieta przed macierzyństwem, po macierzyństwie. Nie będę się wypowiadać w tym temacie jako ekspert, bo to jest bardzo skomplikowany, ciekawy temat. I też polecam 4-godzinny materiał Jessie Gender, która wprost po kolei tłumaczy, dlaczego ten dokument jest zły i tłumaczy każde argumenty i też tłumaczy, w jaki sposób Matt kłamie. Mówię, wszystkie te materiały, które... To będziemy też link, rozumiem, tak, też pani tam na Twitterze po naszej rozmowie to udostępni. Pani Mani, muszę zadać takie pytanie, ponieważ ono się pewno i w komentarzach gdzieś się tam pojawi i to niejednokrotnie. Pani tak, że tak powiem, otwarcie mówi również o tym swoim spektrum i o ADHD, o którym teraz dużo się mówi, o ADHD dla dorosłych i rzeczywiście są też jakieś lekarstwa i też pewne diagnozowanie różnych osób i nie jest to związane akurat z kwestią płci. Na ile też, bo takie komentarze się pojawią, że... Przechodzę do psychiatry. Wie pani, nawet nie chodzi to, że pani chodzi, może, że pani nie chodzi, może bardziej, że pani nie chodzi. I na ile, że pewien problem z takim poczuciem z własnej tożsamości, która może się opierać o płeć, o wiek, o przynależność jakąś kulturową. I ta tożsamość, kiedy tą tożsamość czujemy mocno, no to jesteśmy najczęściej ugruntowani w jakiś sposób. To może oczywiście w pewnych sytuacjach może oczywiście ograniczać, to jakby tak już wyprzedzając to, co może pani powiedzieć, ale jednocześnie daje poczucie też bezpieczeństwa, przynależności do społeczeństwa. I z drugiej strony też się zastanawiałam i też to tam było kiedyś rozmawiane, też nie przed kamerami, na ile na przykład to, że nie wiem, 15 lat temu, 10 lat temu wśród młodych osób pojawiały się właśnie takie subkultury typu emo, gotyk czy coś takiego. Coś innego. I nie, właśnie wiem, ale niby coś innego, bo tam jakby no nie, ta zmiana nie następuje w taki sposób, ale jest to jakaś chęć pewnego wyróżnienia się, nie bycia kimś, kto jest taki no przeciętny, bo jest cis i że coś takiego może być. A młody człowiek, który ma, to jest zupełnie naturalne, że młody człowiek ma potrzeby pewnego rodzaju takie narcystyczne, żeby zostać zauważony, żeby być w jakiś sposób też inny.
spójrzmy na polskie standardy. W polskich standardach już się zdarzały przypadki, że tak zastraszano trans dzieciaki, że popełniały samobójstwa. Jest głośna sprawa Wiktora, o której chcę powiedzieć kilka słów później, który był aż tak zastraszony przez klasę. Do osób trans jest bardzo mała akceptacja. I prawda jest taka, że kiedy jesteś trans dzieciakiem, w każdej chwili może ciebie spotkać dyskryminacja. I to jest dosyć naiwne myślenie, które ma bardziej pokazać, że o my, to jest faza, nie jestem taki jak inne mamo. Kiedy się wmawia, że trans dzieciaki są trans dla atencji. Ja bym to porównała do czegoś innego. Do leworęczności. Kiedyś, mam tutaj piękny wykres, już go pokazuję. Tak, kiedyś się dzieci zmuszały, żeby pisały prawą ręką, dzisiaj już... To jest wykres. Mhm. Jak wygląda progres osób leworęcznych? Kiedyś bycie leworęcznym było bardzo, bardzo stygmatyzowane. Nawet wokalista Sex Pistols jest leworęczną osobą, był bity. Bito dzieci, wmawiano im, że to jest niezdrowe. I ponad czterokrotnie w ciągu kilkunastu lat zwiększyła się ilość osób leworęcznych. Coraz więcej mówi się o osobach trans. Coraz bardziej wzrasta akceptacja i zrozumienie osób trans, pomimo tego, jaka sytuacja jest tragiczna. Dlatego coraz więcej młodych osób jest w stanie mówić o swojej transpłciowości. Tak samo było z gejami, tak samo było z osobami leworęcznymi, tak samo było z każdymi grupami. No tak, dysgrafia też, która nie była rozpoznawana kiedyś, a teraz i, jakby też czasami nagminnie. I ja uważam, że po prostu porównywanie do subkultury emo, i mówię to jako osoba, która bardzo mnie emoskiem była w zeszłym roku na koncercie My Chemical Romance, bardzo polecam, jeżeli kiedykolwiek możecie, świetny zespół. Dla mnie to zawsze było coś innego. Ja po prostu wiem, jak wyglądała moja faza na bycie emoskiem i wiem, jak wyglądała moja tożsamość płciowa w tym wieku. W szczególności, że w Polsce dalej, jeżeli nie jesteś w szkole plastycznej, bo tam jest o wiele większa akceptacja, jest bardzo dużo problemów, z którymi się zmagają te dzieciaki. I uważam, że to nawet jest bardzo małym szacunkiem mówienie takim dzieciakom, które codziennie muszą walczyć o to, żeby były szanowane, żeby mogły normalnie żyć, że ich tożsamość, jak bycie, przyjmijmy emoskiem. Takie, to jest coś zupełnie innego. I prawda jest taka, że dokładnie takie same argumenty, kiedy była mniejsza akceptacja stosunku do osób homoseksualnych, było do osób homoseksualnych. I to się nie zmienia. Właściwie, o czym chciałam porozmawiać, bo chciałam też pani wytłumaczyć wiele podstawowych pojęć, w wielu momentach transfobia jest homofobią i rasizmem 2.0. Bardzo duża ilość argumentów z homofobii i z rasizmu przeszły prosto do transfobii. Na przykład temat sportu jest skomplikowany. Każdy to wie. Ale też pojawia się argument o gęstości kości. Ten argument był wykorzystywany przeciwko czarnoskórym kobietom. Mówiono im, że ze względu na to, że mają większą gęstość kości, nie powinny w ogóle być w sporcie z białymi kobietami, bo im zrobią krzywdę. I temat ogółem sportu, mogę chwilowo o nim, chwilę o nim powiedzieć, też jest wykorzystywany po to, żeby piętnować trans kobiety. Tak samo temat łazienek i więzień. Ten temat był tak samo wykorzystywany przeciwko lesbijkom. Mówiono, że lesbijki nie mogą być w łazienkach z innymi kobietami, ponieważ się skrzywdzą. Tak samo mówiono, że lesbijki nie powinny trafiać do więzień z heterokobietami, bo im zrobią krzywdę. No ale zdarzały się takie przypadki. Tak, ale prawda jest taka, że istnieją osoby złe i coś zrobią złego, to nie oznacza, że ten malutki ilość przykładów powinna być stosowana w stosunku do wszystkich. Na przykład to, że są mężczyźni, którzy zabijają swoje żony, nie powinno być traktowane jako argument, że wszyscy heteromężczyźni chcą mordować swoje żony. To, że jakiś czas temu wydarzyła się tragedia i zabito w Polsce dziecko, które skatowano na śmierć, nie powinno być stosowane jako argument, wszyscy Polacy katują swoje dzieci. I tak samo, tak, w Polsce są alkoholicy, ale to nie jest argument, że mówisz, że wszyscy Polacy są alkoholikami. I dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że w USA doszło do ataku terrorystycznego, który był obrzydliwym wydarzeniem. Jego sprawcą był transmężczyzna i nie podam jego imienia. Nie dlatego, że mam omylbie, nie znam jego odpowiedniego imienia, tylko dlatego, że on nie powinien mieć podawanego imienia.
to jest człowiek, który w żaden sposób nie powinien być gloryfikowany i powinien zostać zapomniany przez historię. I to było samobójstwo. On tam poszedł umrzeć, ponieważ wiedział, że jak tylko tam pójdzie, to oprócz tego, że wyrządzi jakąś krzywdę, w pewien sposób zemści się za swoje krzywdy, to też umrze. Dlatego też widziano, ponieważ napisał to swojemu znajomemu, który wiedział, że on tam idzie umrzeć. I zamiast wejść w rozmowę, tak, były 3 ataki z udziałem osób trans w USA w pewnym okresie, dlaczego mamy problem z bronią? Dlaczego ludzie chwytają za broń, żeby pójść wyrządzić krzywdę, a następnie umrzeć, bo wiedzą, że policja ich zabije? Dlaczego osoba, która była niestabilna emocjonalnie, miała taki łatwy dostęp do broni, pojawia się narracja transterroryzm? I nawet protesty przeciwko broni, które były, gdzie mówiono, że 7 osób tego dnia zabija broń, zostały przerobione przez antytransaktywistów na protesty, które miały gloryfikować mordercę. Nie, to nie były takie protesty. I nawet protesty, gdzie mówiono, że coś jest nie tak, były stygmatyzowane. I teraz, kiedy doszło do identycznej sytuacji, ale zrobiła to osoba z prawicy z tatuażami nazistowskimi, nie powstała żadna taka narracja. Było tylko, że ta osoba wprost mówiła, kto ją inspirował. A ja jako osoba trans nagle musiałam odpowiedzieć na pytanie, wytłumacz mi, dlaczego trans osoby to terroryści, gdzie nawet to nie był atak terrorystyczny. I nagle jako osoba, która nie ma broni, w ogóle mnie nie interesuje posiadanie broni, musiałam tłumaczyć jednostkowe przypadki. I to jest niestety norma osób trans, że bierze się takie trudne tematy, zamiast rozmawiać o większości osób trans, gdzie tak większość osób trans nie dotyczy strzelanie do dzieci w szkole, nawet większość osób trans nie idzie do więzienia, nawet większość osób trans nie ma problemu takiego, że chce brać udział w sportach, nagle wszystkie osoby trans mają odpowiadać za kobietę, która bierze udział w sporcie i mają bardzo personalne pytania na ten temat. I to jest dla mnie okropne, że tak naprawdę to jest pewnego rodzaju antytrans narracja, żeby pokazać trans kobiety jako pewnego rodzaju agresorów, którzy nie powinni być w społeczeństwie. I też była bardzo duża transnarracja wobec tego mordercy, gdzie wymyślono sobie na początku, że to jest trans kobieta, więc mówiono, że o Boże, testosteron im buzował, a jak się okazało, że nie, to była osoba, której przypisano płeć żeńską przy urodzeniu, to powstała narracja, że on się na pewno nielegalnymi ilościami testosteronu pakował. Jakby nie, testosteron nie powoduje, że staniesz osobą, która rozstrzela dzieci w szkole, bo gdyby tak było, to byłoby to codziennością. To była zaburzona osoba, a ja nagle, zamiast siedzieć tutaj i na przykład opowiadać o przyjemnych tematach, jak tęczowa fantastyka, jak przyjmijmy moja cudowna dziewczyna, siedzę i muszę się tłumaczyć z tego, że obca mi osoba zabiła 6 osób. I nagle jego ofiary są mniej ważne od tego, jaka była jego tożsamość. I naprawdę, my jako osoby trans nie chcemy, żeby była o tym narracja. Chcemy, żeby w USA, w szczególności osoby trans w USA, żeby była poważna rozmowa na temat zmian w broni, zmian w ogóle regulacji tego, jak broń jest dawana, zmian pomocy psychologicznej. Ale to wszystko zostało zagłuszone przez transfobię. I też chętnie teraz opowiem chwileczkę o sporcie, jeżeli mogę. Bo to... Tak, zaraz tak. Poproszę, żeby pani opowiedziała o sporcie. Natomiast tak jak pani powiedziała, że są jakieś pojedyncze przypadki, które są potem generalizowane tak. I zasane, to można powiedzieć też drugą stronę. Państwo mówicie o młodych osobach, które popełniają samobójstwa tak. Z powodu tego, że są transpłciowe, czy też, że mają problem jakimś z określeniem swojej płci i że są szykanowane. Ale też wszystkie statystyki pokazują, chociażby nawet w samej Polsce, że liczba samobójstw wśród młodych osób wzrosła około prawie 10% czy nawet 100%. Więc jest to ogromna ilość i to nie są dzieci, które są tylko trans. Z tym, tylko trans, czy też tylko nieheteronormatywne, tylko też to się wiąże się też z pewną kulturą pewnej samotności, że my rzeczywiście siedzimy, dzieci siedzą w swoich smartfonach, dorośli w swoich, jest przemoc w rodzinie, tak. jest alkohol, jest nieakceptacja z różnych powodów tak. dzieci. W związku z tym, jeżeli się bierze na sztandary właśnie akurat te osoby, które popełniły samobójstwo z tego powodu, no to trzeba powiedzieć, że one się również wpisują w pewną statystykę ogólną.
Zacznijmy od tego, że w Polsce mamy bardzo złe statystyki na temat samobójstw młodzieży, ponieważ nie wiemy o bardzo dużej ilości prób samobójczych. Znam osoby trans, które są po 2-3 próbach samobójczych, które nigdy nie zostały wpisane w statystyki, bo nigdy nie zostały wpisane. Znam przypadki osób, które popełniły próbę samobójczą w szkole i nigdy nie zostało to wpisane do statystyk. Nie wiemy, ile aktualnie osób transpłciowych samookalecza się w różny sposób. Są osoby trans, które się tną i to są przypadki osób trans, które popadają w zaburzenia odżywiania, żeby w jakikolwiek sposób odzyskać kontrolę. Samobójstwo jest najbardziej ekstremalnym przykładem i mamy właśnie Wiktora. Wiktor jest transpłciowym chłopakiem, był transpłciowym chłopakiem, który popełnił samobójstwo w Warszawie kilka lat temu. Jego matka wiedziała, że ma dziecko z problemami psychicznymi i próbowała mu pomóc. Niestety trafił między innymi na bardzo transfobicznego i homofobicznego lekarza, psychiatrę i nie dostał pomocy ze względu na tragiczny stan psychiatrii w Polsce. I tak, nie tylko trans dzieciaki cierpią z powodu tego, że nie mają dostępu do pomocy psychologicznej i opcji. Jak to jest? Opieki medycznej afirmująca płeć, ale też inne dzieciaki. I właśnie jest bardzo długa rozmowa z matką Wiktora na temat całej historii medycznej Wiktora, jak go odsyłano po próbach samobójczych z psychiatryka, jak to tragicznie wyglądało i że bardzo duża ilość specjalistów, do których szedł, nie mieli w ogóle pojęcia, jak rozmawiać z transpłciowym dzieciakiem. To też jest problem. Ale też nie mówi się o ofiarach terapii konwersyjnej. Trans nastolatki poddawane terapii konwersyjnej mają bardzo duże problemy psychiczne i popełniają samobójstwo. I przypadkiem tego jest Lila Alcorn. To jest przypadek w USA. Jej rodzice zabrali jej dostęp do komputera. Kiedy się na początku wyszła z szafy Google, a później dowiedzieli się, że jest trans dziewczyną, zabrali jej dostęp do komputera, odizolowali ją od wszystkich rówieśników, zapisali ją do terapeuty, który był przeciwko osobom trans i stosowano ją jej terapię konwersyjną. Po wielu miesiącach udawała, że jest cis i hetero i rodzice pozwolili jej nareszcie mieć jakikolwiek kontakt ze społecznością, ale dalej się okazało, że nie może przebywać normalnie z innymi nastolatkami, bo jest bardzo kontrolowana. Po wielu miesiącach takiego traktowania poddała się. Zrozumiała, że bardziej czuła, że jej sytuacja życiowa nigdy się nie poprawi, że przychodzi okres dojrzewania, który wywołuje zmiany w jej organizmie, których nie sądziła, że może kiedykolwiek cofnąć. Jednym z jej ostatnich postów w internecie był wpis, czy to, co robią mi rodzice, jest przemocą. Skoczyła z mostu. Jej list zawierał zdanie, że chce, że była ostatnim takim przypadkiem, że chce prawdziwej zmiany. I nie ma takiej zmiany. Trans dzieciaki dalej nie mają dobrego dostępu do psychologa, z którym mogą spokojnie porozmawiać. Nie mogą skorzystać wiele razy z blokerów z powodu dostępu przez rodziców. USA przychodzi coraz więcej antytrans praw. Pojawiają się antyprawa trans w Polsce. I nie chcę mówić o kolejnych przypadkach dzieciaków, które cierpią z powodu tego, że się zabiera im dostęp do opieki. Nie chcę mówić, że w USA 30, a nawet 40% osób niepełnoletnich trans mówi, że aktualne zmiany prawne albo próby zmiany prawnych powodują, że mają problemy psychiczne, pogłębione jeszcze bardziej, że trans dzieciaki boją się, że nie odbiorą ich rodzicom, że trans dorośli boją się, że zmusi ich się do korzystania z łazienek, w których spotka ich agresję, bo tak, jak trans mężczyzna powiedział, że hej, czy chcecie mnie w łazience, to dostał groźby karalne też od osób, które chcą wprowadzić to prawo, że go nie chcą w tych łazienkach. Nie chcę, żeby osoby, które są na przykład na spektrum albo mają depresję, nagle zostały odcinane od hormonów. I tak, podobne pomysły prawne pojawiają się w Polsce. I to jest tak głęboki problem. Uważam, że żeby nie było historii jak Wiktora, żeby nie było historii jak Lei, żeby nie było kolejnego Milo, kolejnych ogółem wszystkich samobójstw, bo Milo to była też osoba trans, która popełniła samobójstwo, też w Warszawie skocząc z mostu, żeby tego nie było. Ja naprawdę nie chcę tutaj siedzieć i mówić, tak, samobójstwo, kolejna osoba trans jest nieszczęśliwa. Ja chcę poważnej zmiany, gdzie tranzycja będzie rozsądna, gdzie będą specjaliści, którzy będą mogli porozmawiać z takim dzieciakiem, jeżeli będzie potrzebne, przepisać blokery.
Jeżeli będzie potrzebne, to przepisać później hormony. Jeżeli będzie potrzebne, pomóc mu przejść ten proces, żeby to było jak najbardziej pewne, żeby jak największa ilość osób, dla których jednak to jest błędem, zrozumiała to przed podjęciem kroków medycznych. Ale aktualnie nie ma rozmowy w kierunku mamy słabych psychiatrów. Nie mamy słabych psychiatrów, mamy mało psychiatrów dla młodych. Mamy bardzo małą ilość terapeutów, którzy mogą porozmawiać normalnie z takim transdzieciakiem. Mamy mało specjalistów, którzy mogą dobrze przepisać hormony, dobrze przepisać blokery. Ja chcę właśnie, żeby to się zmieniło, żeby taki transdzieciak, jak się zastanawia nad tym, mógł pójść do terapeuty i porozmawiać, dostać blokery i przejść ten proces spokojnie, normalnie. I też w taki sposób, jak ograniczy się dostęp do tranzycji, to tylko się zwiększy ilość problemów psychicznych takich dzieciaków, a dalej mam problem w psychiatrii. I też pójdą do osób, które nie chcą dla nich dobrze. Pójdą do osób, które dadzą im hormony, bo na pewno są takie osoby, tylko pytanie jest taka, na ile im się stanie krzywda. I to jest coś, o czym ja naprawdę nie chcę być osobą, która usiądzie tutaj i będzie tak szantażuje was emocjonalnie, ale sytuacja jest naprawdę zła. I aktualnie w Polsce nie ma żadnej rozmowy, jak to naprawić. Jest rozmowa tylko, jak spowodować, żeby było trudniej. I ja chcę, naprawdę mam nadzieję, że pani zaprosi jakiegoś lekarza, żeby przyszedł tutaj lekarz i on, jako ona, w ogóle osoba z wiedzą medyczną, wytłumaczyła, jak wygląda właśnie taki proces opieki afirmującej płeć dla dzieci. I powiedziała wprost, że tak, to pomaga. Jeżeli się porówna zdrowie psychiczne trans nastolatków z cis nastolatkami, to tak, wypadają o wiele gorzej, ale tak się nie powinno robić. Powinno się wziąć trans nastolatki, które mają dostęp do opieki i które nie mają. I jeżeli się porównuje takie nastolatki, to wychodzi, że nastolatki te mają dostęp do opieki medycznej, dla osób trans mają o wiele lepszy stan psychiczny. Że mają też dzięki pomocy terapeuty o wiele mniejszą prawdopodobieństwo, że zaczną się zauważyć, o wiele mniejsze prawdopodobieństwo, że wystąpi ich depresja. Taka opieka transdzieciakom naprawdę ratuje życie. A nie mówi się o tym, ile najprawdopodobniej jest osób trans w Polsce. Słyszała pani kiedyś liczby? Nie. Tak. Najprawdopodobną liczbą minimalną osób transpłciowych to jest 0,33% społeczeństwa. Ta liczba brzmi dosyć absurdalnie. Kiedy się nie usłyszy, ale na jakim etapie transpłciowości to jest? Ogółem, że w całym społeczeństwie jest około statystycznie 0,33% osób trans. I w Polsce to jest 122 tysięcy osób. Około. Może być mniej, może być więcej, ale jak się mówi tak absurdalną liczbę, mamy 122 tysiące osób trans w Polsce, to brzmi absurdalnie. To my to w sobie nie wyobrazi, że to tak jakby całe Opole było wypełnione osobami trans. I minimalna ilość, taka rozsądna, osób młodych trans w Polsce to są około 23 tysiące osób. I to też brzmi absurdalnie, kiedy nie wyobrazi sobie człowiek, że to na przykład Sandomierz. Jakby cały Sandomierz był pełen osób trans poniżej 18 roku życia. I myśli się o tym, że gdyby ktoś powiedział, że cały Sandomierz jest wystarczająco nieodpowiedzialny, aby dostać pomoc, to ktoś by po prostu stwierdził, że to jest okropne, przecież to jest całe miasto. A kiedy się mówi, nie, transdzieciaki mają czekać do 18 roku, dostanie im jakiejś pomocy, a najlepiej do 25 roku życia, a najlepiej to niech siebie zaakceptują, to jest akceptowane, bo nie myśli się o tym, ile osób skazuje się na cierpienie. I też czasami słyszę takie pogardliwe, a to tak transycja po tym 18 roku życia jest trudniejsza, ale niech sobie jakoś radzą, ale się nie mówi o tym, jakie części za sobą skutki. Przede wszystkim problemy psychiczne. U osób takich występują o wiele częściej poważne problemy psychiczne ze względu na dużą ilość stresu. Takie osoby częściej się samookaleczają niż osoby, które dostały wcześniej pomoc. I też mają zmiany w ich ciele, których cofnięcie kosztuje tysiące. Operacja mastektomia w Polsce kosztuje aktualnie 20 tysięcy. GRS, czyli operacja genitaliów, kosztuje w wypadku trans kobiet 160 tysięcy. Nie mówiąc o tym, że potrzebne są inne operacje, na przykład operacji feminizacji twarzy, które też kosztują tysiące złotych. Sama transycja, jeżeli człowiek chce mieć oficjalną diagnozę i
kosztuje powyżej 2000, a teraz zaczyna się u niektórych lekarzy wymagać 2-3 diagnoz. I proszę stanąć na miejscu takiej osoby, która miała powiedziane, że nie może brać żadnych blokerów, która musiała patrzeć na jakie ciało, przechodzi pewne zmiany, których nie chce ta osoba i ma takie, dobrze, jak zaczniesz zarabiać, to możesz przejść tranzycję, bo aktualnie to są takie pieniądze, że ciebie nie stać. I ta osoba żyje w pewnego takim rodzaju piekle, gdzie codziennie nie może korzystać ze swojego imienia, ponieważ to może spowodować agresję, a jak korzysta, to ludzie jej mówią, ale przecież ty nie wyglądasz jak kobieta, dlaczego korzystasz z męskiego imienia i żeńskich zaimków? I próbuje się do niej używać starego imienia, wyciąga się imię stare, wyciąga się jej przeszłość i ta osoba chce po prostu normalnie żyć jako przyjmie kobieta, mężczyzna, chce żyć jako po prostu ja. Nową tożsamość. Chce żyć nareszcie tak jak chce i stawia się przed trudnymi decyzjami, gdzie tak, dużo osób decyduje się brać hormony, tak zwane do it yourself samodzielnie, ponieważ nie ma opcji dostać się do lekarza. I tak, to jest niebezpieczne, bardziej to nie jest aż tak niebezpieczne, ale może wywołać problemy, ale ja tego nie potępiam, nie uważam, że to miało być promowane, ale kompletnie rozumiem osoby, które są w takiej sytuacji, że mają już dość wszystkiego i te leki ratują im życie. Ale na szczęście, dlaczego stawiamy ludzi w takim momencie, że muszą brać jakoś leki z lewych recept, żeby dostawać terapię hormonalną? Dlaczego stawiamy ludzi przed takimi wyborami? Dlaczego tworzymy system, gdzie jest praktycznie jak aborcja? To nie jest tak, że w Polsce nie ma tranzycji. W Polsce tranzycja jest. Tylko pytanie, na ile jest w podziemiu, na ile my po prostu o tym nie wiemy. I odpowiednie prawo naprawiłoby sytuację, ale nie mówi się o tym, nie mówi się o naprawie prawa. I to jest tak frustrujące, kiedy słyszę o kolejnej młodej osobie trans, która słyszy od rodziców, my nie mamy na to pieniędzy. Jeżeli chcesz jakąkolwiek operację, to zapłać sobie sama, albo musi wyjeżdżać z domu, ponieważ ma transfobicznych rodziców i żyć całkowicie sama. A później ta osoba decyduje się na do it yourself i żyje w taki sposób, gdzie mogłoby być inaczej, mogłoby być lepiej, mogłoby dostawać lepszą, wcześniejszą opiekę medyczną. Nie, Maniu, jeśli Pani pozwoli, będziemy tą pierwszą część już tak zmierzać, wrócimy do sportu przy tak. pytaniach. Natomiast ja myślę, że bardzo dużo pojawi się takich komentarzy, które będą mówiły, no jak to, ludzie nie mają pieniędzy, pojawiają się ogłoszenia, rodzice zrozpaczeni zbierają pieniądze na to, że dziecko małe ma nowotwór albo jakąś chorobę genetyczną i potrzebne są miliony, żeby gdzieś wysłać za granicę. A tutaj będzie się patrzyło na coś takiego, że no, jak to się mówi, że jest to pewnego rodzaju kulturowość, czy moda, czy właśnie gender. I takie pytanie do Pani, które na pewno było, ja oczywiście czekam na Państwa i czekamy na Państwa komentarze dotyczące tej części. Czym dla Pani jest płeć? Ile płci jest, czy też płeć jest czymś płynnym? Przede wszystkim uważam, że to jest dziwne, aby porównywać operacje ratujące życia do operacji ratującej życia. I tak, system opieki zdrowotnej w Polsce powinien być o wiele bardziej wydolny. I tak, osoby trans zbierają na zrzutkach pieniądze na operacje, ale mówię, to też jest tak, jak ludzie zbierają na operacje, które nie są pierwszej potrzeby, a ratują ich życia. To jest bardzo skomplikowany temat i uważam, że te operacje naprawdę ratują życia ludzi, więc mówię, system jest niewydolny i to powinniśmy mówić, dlaczego system nie pomaga tym osobom. Płeć jest dla mnie czymś bardzo skomplikowanym i jeżeli chodzi o na przykład ilość gamet, to mniej więcej są dwie, ale też są wyjątki. Prawda jest taka, że ta legendarna liczba 52 to jest liczba z ustawień na Facebooku. I prawda jest taka, że płeć jest na tyle skomplikowanym konstruktem społecznym, że w zależności nawet od kultury to się różni. Na przykład w społecznym czy biologicznym właśnie? Społecznym. Albo na ile? Aha, czyli Na przykład w Ameryce rdzenni Amerykanie mieli taką płeć, która się nazywała True Spirit. I są na całym świecie przykłady płci, które mają swoją nazwę i nie wpisują się ani w kobietę, ani w mężczyznę. I nawet już w czasach
dosłownie starożytności były informacje na temat tego, że byli mężczyźni, były kobiety i były osoby pomiędzy. Więc prawda jest taka, że każda z tych społeczności ma swoją nazwę na to. I płeć jest pewnego rodzaju spektrum. Trzeba też spojrzeć na to, że płeć składa się z wielu elementów. Mam tutaj taką piękną grafikę. Z wielu elementów. I to nie jest coś takiego, że można bardzo łatwo wyznaczyć płeć biologiczną. To ja mam właśnie. Płeć się składa z płci właśnie gonadalnej. Płeć socjalna, płeć społeczna. I prawda jest taka, że cały ten obraz tworzy pewnego rodzaju płeć. I to jest bardzo, bardzo skomplikowany temat. I na przykład mamy w Polsce przykład dosyć skandaliczny Stanisławy Wasilewicz. Nie wiem, czy słyszała Pani o nim. Nie. To jest polska medalistka, która zdobyła dla Polski przed II wojną światową kilka złotych medali na olimpiadzie. Żyła jako kobieta. Wszystko było dobrze. Zamieszkała w Ameryce. I zastrzelono ją. Dokonano sekcji i odkryto, że miała częściowo wykształcone męskie narządy rozrodcze i miała chromosomy XY. To była osoba, która funkcjonowała w społeczeństwie całkowicie jako kobieta. Nikt nie wiedział o tym, że jest osobą interpłciową. I to pokazuje, jak bardzo my jako ludzie nie wiemy, jaką ktoś ma płeć chromosomalną, płeć biologiczną. Ten temat płeć biologiczna jest dosyć skomplikowana, że nie wiemy tak naprawdę, jakie chromosomy ktoś ma. I to powoduje dużo komplikacji, bo tak naprawdę pewna osoba trans, jaki ma już ten time passing, możesz kompletnie żyć jako kobieta w społeczeństwie, do momentu, w którym ktoś nie znajdzie zdjęć w przyszłości. I prawda jest taka, że płeć składa się z tylu elementów, że trudno mi opowiedzieć tak szybko na to pytanie, bo to jest tak skomplikowane zagadnienie, że tak naprawdę powinniśmy tutaj usiąść z tabelką, którą też ma tabelkę taką, to nie jest grafikę, to tylko teoria, gdzie opisuje różne rodzaje płci, bo mówię, to jest termin płeć biologiczna jest nieużywany w nauce, bo jest bardzo uproszczony. Tak naprawdę mówię, osoba, która jest kobietą, może mieć chromosom XY, osoba, która jest mężczyzną, może mieć chromosomy XXY. Tak, to są anomalie pewnego rodzaju, ale temat płci nie jest tak prosty i w szczególności, kiedy mówimy o płci społecznej, płci kulturowej, to próba określenia dokładnej liczby tego jest po prostu niemożliwa, bo jak mówię, płeć, w szczególności społeczna, jest pewnego rodzaju konstruktem społecznym i w zależności jak ktoś podchodzi do tego, tak to inaczej widzi. I mówię, pójdzie się do społeczności i powie, ile jest płci i oni z całą pewnością spojrzę na ciebie i powiedzą trzy, bo to ich kulturowo jest całkowicie zachowane, że są trzy płcie. I próba nagle spojrzenia na to tak bardzo zero-jedynkowo wykreśla historię osób pomiędzy, które było od zawsze, osób trans, które było od zawsze. I prawda jest taka, że transpłciowość nie jest czymś nowym. Niebinarność, tak, nazwa jest nowa, ale nie jest czymś nowym. To jest coś starego. Pani Maniu, dziękuję za tę część rozmowy. Zrobimy sobie przerwę, żeby przejrzeć pytania, ale również, żeby też oczywiście Państwa proszę o komentarze. Pokażemy też, nakręcimy też krótką rozmowę z pytaniami. Z pytaniami, nie, ale też z Pani narzeczoną, z Rej. Myślę, że Państwo też z ciekawością zobaczą. Zapraszam na drugą część i czekam na komentarze. No i proszę Państwa, przechodzimy do pytań i ja już powiem szczerze i Państwu i Pani Mani, że ja już jestem trochę bliska szaleństwa i moja percepcja i moje zdolności poznawcze już się skończyły chyba. No ale jedziemy dalej. I zaczynamy od pytania naszego patrona, pana Pawła Rudnika. Dlaczego tak zwane tęczowe środowiska atakują fizycznie jedynie świątynie katolickie, przerywają nabożeństwa, a nie robią tego wobec cerkwi prawosławnych, meczetów i synagog? Zacznijmy od tego, że nie tylko protestują przeciwko Kościołowi katolickiemu, protestują przeciwko wszystkim religiom, które są anty-LGBT. I tak, niestety w Polsce to bardziej widać, ponieważ
to w Polsce Kościół, niestety, ale organizuje terapię konwersyjną, to w Polsce Kościół pomaga w zbieraniu na podpisu na inicjatywy anty-LGBT i to po prostu widać. I tak, rozumiem frustrację osób, które są na mszy, którą przerwano, ale też rozumiem osoby, które mają dość z tego stanu rzeczy, gdzie Kościół ingeruje w politykę państwa i też pomaga w organizowaniu inicjatyw anty-LGBT. Na przykład powstała mapa kościołów, które organizowały zbiórki podpisów na inicjatywę Stop LGBT. I osoby, jak ja, z tęczowego środowiska, jak tutaj było powiedziane, tęczowej społeczności, protestują przeciwko każdemu kościołowi, który jest anty-LGBT. I tak, były protesty przeciwko mormonom, wiem, że były protesty u osób, które są Żydami, przeciwko niektórym rzeczom, jak rabini próbowali być anty-LGBT. I prawda jest taka, że jeżeli jest to możliwe, to też osoby, które są wyznają islam, też protestują, jak są osobami LGBT, też wyrażają niezgodę na rzeczy, które się dzieją w krajach, w których niestety jest reżim islamski i wiele osób ucieka z tego powodu, jak mają taką opcję. I prawda jest taka, że w Polsce to widać, ponieważ tylko w Polsce Kościół katolicki prowadzi teraz niestety nagonkę anty-LGBT. Chcę też dodać, że nie każdy ksiądz jest zły. Nie każdy ksiądz mówi na swoich kazaniach o gejach. Taka jest prawda, że można generalizować, ale tak, w Polsce aktualnie są protesty głównie przeciwko kościołom katolickim, bo to one najgłośniej mówią przeciwko osobom LGBT. I to jest przykre. Ja sama nie jestem osobą wierzącą, ale wiem, że są osoby, które to bardzo boli, że Kościół nie akceptuje ich takim, jak stworzył ich Bóg. Bo one czują, że Bóg chciał, żeby one takie były i że ich bycie osobami LGBT, lesbijkami, gejami jest całkowicie naturalne i takie miało być. No tak, chociażby się powiedziało, że jeżeli ktoś jest wierzący i został stworzony jako, uważa, że został stworzony w jakiejś płci, czyli jest jakimś dziełem boskim i tą płeć próbuje zmienić, no to... Osoby trans, właśnie znam osobę trans, która jest wierząca i ona mówi, że ona sądzi, że Bóg stworzył ją osobą trans i ona sądzi, że ona zawsze miała być taka i ona zaakceptowała to i ona uważa, że to jest też jej element drogi duchowej, odkrycie swojej tożsamości płciowej i zaakceptowanie tego i przejście tranzycji. I ona nie czuje, że w jakikolwiek sposób wyklucza jej religii. Ale też prawda jest taka, że większość moich znajomych jest ateistami, ale mam znajomych, którzy są osobami LGBT i nie widzą problemu z tym, żeby iść do właśnie spowiedzi, ponieważ one wiedzą, że też część tej propagandy LGBT została dodana do kościoła i nie było w Biblii. Mówię, to jest trochę jak temat aborcji, która aborcja większość rzeczy, które wiemy, została dodana po prostu nie w Biblii. Więc mówię, to jest bardzo głęboki temat i uważam, że tutaj osoba wierząca LGBT, która ma takie podejście, powinna o tym mówić, bo ja nie jestem wierząca. Gerard pyta. Jeszcze jedno pytanie, to będzie zabawne. Czym jest kobieta? Tutaj uważam, że kobietą jest po prostu osoba, która jest kobietą. Prawda jest taka, że stworzenie definicji słowa kobieta jest piekielnie trudne. Aktualnie takie dwie najczęściej wykorzystywane definicje wykluczają bardzo dużo cis kobiet. I pierwsza z nich to jest dorosły osobnik człowieka żeński, jakoś tak się to tłumaczy na polski. I pytanie, czym jest słowo dorosły? Bo prawda jest taka, że dorosłość jest trochę rzeczą kulturową. Czy dorosłość, kiedy osiąga się dorosłość płciową, dorosłość, że może się rozmnażać, czy dorosłość, to jest pełnoletnością prawną. Tylko, że to jest różne w zależności od kraju. Do tego, czym jest osobnik żeński. Czyli na przykład, jak wspomniane wcześniej, osoby interpłciowe, które są kobietami z chromosomami XY, ale mają przy okazji narządy, które są uznawane za żeńskie, są kobietami. Tutaj trzeba zadać się pytanie, i czym jest człowiek? Bo prawda jest taka, że jak się zadaje pytania, to ta definicja ta zaczyna się też robić bardzo, bardzo, bardzo naokoło. I druga definicja, której ostatnio użyła Rowling, to jest definicja osoba mogąca produkować duże gamety. Tylko to jest definicja, która wyklucza osoby, które są kobietami i nie mogą ich produkować. Na przykład zdarza się, że rodzą się ludzie bez jajników. Zdarza się, że rodzą się kobiety, które są bezpłodne i ich organizm nie produkuje tych gamet.
Czy w takim wypadku, jak kobieta przeżywa menopauzę i przestaje już produkować takie gamety, czy już nie jest kobietą? I to jest moment też taki, że nagle odkrywamy, że tworzymy jakieś stadia rozwoju, w których kobieta nie jest kobietą i też wykluczamy z bycia kobietą osoby bezpłodne, co jest według mnie okropne. To są kobiety, które już się zmagają ze strasznym cierpieniem, ponieważ nie mogą mieć dzieci. I jeszcze kiedy nagle się dowiadują, że według najnowszej definicji nie są kobietą, bo ich organizm nie produkuje takiej gamety, to też uważam za troszeczkę niesmacz. Takie definicja ta po prostu dla mnie jest o wiele bardziej problematyczna od tej pierwszej ze względu na wykluczenie ci z kobiet, które po prostu nie mają takiej zdolności reprodukcyjnej. I dlatego mówię, dlatego dla mnie kobietą jest po prostu osoba, która jest kobietą i tyle. Temat Rowling też się pojawił kilka razy i tutaj pytanie Damiana. Co pani uważa na temat właśnie Rowling? I z tego, co ja pamiętam, cała ta chyba początek awantury wokół tego, że została określona jako osoba, która jest transfobiczna, kiedy buntowała się przeciwko użyciu coś związanego z osoby menstruujące. To było o wiele wcześniej. Zaczęło się od tego, że pojawiły się na jej koncie polubienia, które się pojawiły, znikały. Wtedy jej osoby od komunikacji mówiły, przepraszam, Rowling, to taka starsza pani, ona czasami robi misklik. I wtedy już wszyscy mieli takie hej, to jest dziwne. Znaczy ja nie zrozumiałam tego, co pani powiedziała. Chodzi o to, że przez przypadek polubiła tweety, bo one później były cofane, te polubienia. I to się tak nawarstwiało, że... I to były jakieś tweety, które były uznane jako transfobiczne, to tak? Były tweety właśnie reakcjonistek płciowych. I to się tak nawarstwiało coraz bardziej. I aktualnie Rowling zebrała wokół siebie dużą ilość transfobicznych osób i też sama regularnie pisze i podaje transfobiczne rzeczy. Na przykład wspiera... To jest Rosie Parker, to jest kobieta, która organizuje Let the Women Speak. Jakoś chwileczkę, muszę spojrzeć na dane. Chwileczkę. O Boże, nie zapisałam tego. To są spotkania, gdzie w teorii miały kobiety mówić. Tylko, że zaczęli na nie przychodzić neonaziści, hajlować. Zaczęli ludzie ze strony tamte robić te zdjęcia. Nie pozwalono wypowiadać się ci z kobietą, kiedy były za prawami osób trans. Sama Rosie Parker, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa ta kobieta, została oblana zupą przez transaktywistkę i też nie jest nawet feministką, tylko próbuje się robić na feministyczną ikonę. I Rowling popiera takie osoby. Popiera osoby, które kiedyś były bardzo homofobiczne. Sama wspiera sklepy, które zawierają w sobie bardzo duże treści transfobiczne. I tak naprawdę ostatnio pewna youtuberka trans, Jessie Gender, o której mówiłam, miała bardzo dużo hejtu przez to, że Rowling oskarżyła ją o to, że chce palić sobie. To było tak absurdalne, bo napisała, że nie chce robić. Bo było napisane, że ludzie tak bardzo jej nienawidzą, że zaraz zaczną palić sobie, bo stwierdziła, że... Sowy. Tak. Sowy, ptaki sowy. Mhm. I bo są za bardzo powiązane z Harrym Potterem. Prawda jest taka, że aktualnie bardzo dużo podaje treści, które są po prostu nienawistne i kłamliwe. I to jest trochę przykre, bo ona była pewnego rodzaju bohaterką dla wielu transqueerowych dzieciaków, którzy, nawet Jessie Gender zaczęła od tego, że napisała bardzo wzruszający list, jak jej twórczość pomogła w jej życiu. Dla mnie Rowling nie była tą bohaterką, ale wiem, że bardzo dużo osób LGBT właśnie patrzyło na nią, bo dawało im nadzieję na to, że jest dla nich miejsce. I to, że ona teraz udostępnia tak nienawistne treści, było dla nich czymś piekielnie bolesnym, bo mogę podlinkować materiały, które pokazują, jakie ona ma osoby, jakie rzeczy podaje. I to, że Rowling jest transfobiczna, jest niestety już faktem, bo ona już jest tak w tym daleko, że jej cofnięcie z tego jest prawdopodobnie niemożliwe, bo jest pewien moment radykalizmu, jak osób, które są przeciwko szczepieniom, jak osób wyznających płaską ziemię, że można jeszcze z nimi rozmawiać. I Rowling już przeszła ten moment. I naprawdę przykro mi jest to, że jedna z pisarek, która miała tak duży wpływ na literaturę młodzieżową, aktualnie zamiast jak Rick Riordan iść do przodu i zauważać tak, że nie pisała wielu rzeczy ok w swoich książkach. I na przykład to, że Voldemort jest
półmugolem, ponieważ wierzy w teorię, że Hitler był półżydem i dalej tego nie poprawiła. I jej dziwne te motywy z goblinami, z nadawaniem dwóch nazwisk postaci koreańskiej, przepraszam, chińskiej, że ma dwa nazwiska zamiast imion. Te wszystkie rzeczy ona zostawiła i jeszcze do tego zaczęła być bardzo niefajną osobą. I te wszystkie rzeczy spowodowały, że dla wielu ludzi Harry Potter stał się czymś, co jest bolesne, bo widzą problemy tej serii i też dlatego boją się kolejnej adaptacji, ponieważ na pewno w adaptacji znajdzie się czas na Wesz, a Wesz była bardzo dziwnym motywem, gdzie postacie dobre mówiły motywy, mówiły argumenty za rasizmem. I mówię, Rowling się po prostu, brzydko mówiąc, źle zestarzała jako autorka i aktualnie jej poglądy powodują, że ja nie chcę mieć nic wspólnego z tym światem jako kupowanie rzeczy, bo wiem, że nawet te kilka groszy, które ode mnie dostanie, pójdą na transform. I ja nigdy nie byłam fanką HP. Ja zawsze byłam bardziej w świecie dysku, bardziej w świecie Percy Jacksona i Star Wars. Uwielbiam Star Wars. Mogłabym teraz przez 3 godziny opowiadać na temat Hanna Solo. To jednak wstrzymam. Wstrzymam panią. Pan Damian również pyta, co w Polsce zrobiłaby pani z konserwatystami? Nic. Osoby o innych poglądach zawsze będą i nawet jeżeli bardzo Polska zlewa czeje, to dalej będą osoby konserwatywne. Jeżeli te osoby nie chcą w żaden sposób negatywnie wpływać na mnie, na moje otoczenie i na osoby takie jak ja, w szczególności na ekologię, bo temat ekologii jest dla mnie bardzo ważny, temat zmian klimatycznych, to nie mam z tym problemu. Nie mam z tym problemu to, że na przykład ludzie chcą żyć w innych typach relacji niż ja, że ludzie chcą mieć inny tryb życia. Nie zamierzam kogokolwiek zmuszać do tego, żeby był taką samą osobą jak ja, bo uważam, że to byłoby hipokryzją. Skoro ja chcę, żeby ludzie akceptowali mnie i korzystali z mojego imienia i z moich zaimków i żeby szanowali moje istnienie, to dlaczego ja miałam szanować ich istnienia? Więc nie wiem, dlaczego jest to dziwna narracja, że nienawidzę wszystkich osób konserwatywnych. Mam w rodzinie osoby konserwatywne, które naprawdę bardzo kocham i chciałbym, żeby cokolwiek złego mi się stało. Więc dlaczego miałbym cokolwiek zrobić konserwatystą? Pytanie jeszcze kolejne i teraz to jest poważne pytanie. Co na celu ma ta nowomowa w postaci zmieniania zaimków? Owszem, język jest tworem wiecznie ewoluującym, lecz sprawa z zaimkami wydaje się być wprowadzona na siłę, a nie naturalnie, jak ma to język w zwyczaju. No i że być może w bańce mocno lewicowej jest to naturalne, ale dla mnie centrowca jest to co najmniej dziwne, a w użyciu wręcz niekomfortowe. I ja się zgadzam, że to jest niekomfortowe, bardzo niekomfortowe i też zamydlające przekaz i narrację. I ludziom, i też oddzielające, dlatego że ktoś może nawet nie chce mieć ochoty z jakąś osobą rozmawiać, bo się, po prostu boi się, że no nie będzie komunikacji, bo się będzie musiał skupiać na właśnie no całej odmianie, która będzie dla niego specyficzna i nie do przyjęcia. To tak, zacząłbym od tego, że jeżeli człowiek ma taki problem i chce porozmawiać z osobą, która korzysta z zaimków, z którymi ma problem, na przykład z neozaimków lub z dukaizmów, gdzie po prostu neozaimki zmieniają... Jak pani powiedziała? Dukaizmy. Od Dukaja. To jest forma, która powstała w jego książkach. Ja na przykład samą mieszam dukaizmy z neozaimkami, czyli mam dukaizm, ale korzystam... Proszę o przykłady, dobrze? Żeby to było tak, wszyscy są jednak dukaizmy to są... to jest odmiana, która daje zamiast zrobił... I po prostu daje się u, czyli na przykład onu i jeju. Czyli to są zaimki, które mają u na koniec. To proszę powiedzieć jakieś zdanie, żeby to było w Rej zrobił mi dzisiaj obiad. Ale był zrobił. 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 Mhm. A neozaimki to się kiedy daje o. Czyli nie pamiętam dokładnie. Czyli rodzaj nijaki jakby, tak? Rodzaj nijaki. Onu, jenu. I to na przykład Rej zrobiło mi dzisiaj obiad. Mhm. Dla mnie akurat łatwiejsze są neozaimki, dlatego korzystam z tego o i szczerze mówiąc jestem o wiele mniej płynny w dukaizmach, ponieważ znam o wiele mniej osób, które korzystają z dukaizmu. Jeżeli znasz taką osobę, która po prostu korzysta z formy, z którą masz problem, to po prostu jej powiedz wprost, hej, nie rozumiem tego i ta osoba może powiedzieć, dobrze, mogę ci dać materiały, powiedzieć jak możesz robić, a do tego czasu możesz przyjmijmy korzystać z męskiego lub żeńskiego zaimka. To jest po prostu rzecz, żeby zapytać. I też prawda, że zaimki takie, to nie jest coś nowego.
odmiana do osób z O była w literaturze od zawsze i też występuje. I to jest coś, co będzie coraz bardziej normalne, tak jak feminatywy. I też po prostu jest coś, co pozwala ludziom lepiej się ze sobą czuć. Po prostu jest dla nich coś bardziej naturalnego. I tak, jeżeli masz z tym problem, to możesz tak porozmawiać i ta osoba zazwyczaj nie będzie miała problemu. Jeżeli słyszy, hej, mam problem z twoim zaimkiem, czy możesz mi go wyjaśnić, czy mogę już wyjaśnić z innego zaimka. Mówię, to jest kwestia rozmowy i to będzie coraz bardziej normalne w naszym społeczeństwie. Może będzie, a może będziecie się coraz bardziej zamykać w swojej bańce właśnie przez to. I jeśli można, to też myślę sobie, też jakoś tak intuicyjnie, że używanie tego właśnie rodzaju nijakiego, czyli to jest tak jak dziecko, to jest takie troszeczkę regresjonujące, czyli nie dające jeszcze jakoś, no właśnie tak jakby się mówiło o dziecku, czy nie, o przedmiocie. To po prostu jest coś, co też jest stosowane do osób, było stosowane do osób i mówię, to jest po prostu coś, co powoduje, że ludzie się czują bardziej komfortowo. I mówię, zobaczymy, ja dlatego tutaj jestem, żeby mówić o tych rzeczach, żeby ludzie, którzy nie są z mojej bańki, bo pani widownia nie jest moją bańką, nie jest moją twitterową banieczką, do której zazwyczaj mówię, mogli słyszeć o tym, że takie osoby jak ja istnieją i są po prostu normalnymi ludźmi, którzy chcą normalnie funkcjonować. I tutaj już troszeczkę o tym mówiliśmy, ale też pan prezes, czemu nie popierasz rozdziału LGBT i TQ? Bo nasze społeczności mają wspólne problemy. Osoby takie jak ja będą obrywać niestety elementami homofobicznymi przez to, że moja osoba partnerska musi trzymać pewne dane. I taka prawda, moja dziewczyna, co wie wiele osób, została pobita. I oprócz tego, że wyzywano ją rzeczami transfobicznymi, to poleciły też homofobiczne rzeczy. Kiedy widzi się osobę, która się nie wpisuje w normy płciowe, to taka osoba, która chce zaatakować i pobić, ma gdzieś, czy to jest gej, ma gdzieś, czy to jest osoba trans, ma gdzieś, czy to jest po prostu heteroseksualna osoba, która wygląda w jakiś sposób inaczej. Dla niej, tej osoby, to jest powód do ataku. Nasze środowiska, bardziej nasze środowisko, osób nieheteronormatywnych i transpłciowych są ze sobą połączone w bardzo skomplikowany sposób. I zawsze siebie osoby trans i nieheteronormatywne wspierały. I taka ciekawostka, pewnie znasz najbardziej znane zdjęcia, gdzie palią naziści książki. To były książki palone z czegoś, czego nazwalibyśmy teraz gender studies. Żyd prowadził pewnego rodzaju uniwersytet, gdzie badał osoby nieheteronormatywne i transpłciowe. I pomimo tego, że to było prawie 100 lat temu, to już wtedy te tematy były na tyle połączone, że jeden ośrodek badał to. To jest od zawsze łączący się temat, bardzo skomplikowany. I tak, uważam, że jeżeli osoba nieheteronormatywna nie chce walczyć o prawa osób trans, to jest kompletnie ok. Tylko nie chciała przeciwko nim. I też organizacje LGBT nie działają w żaden sposób za prawami osobami heteronormatywnymi w Polsce w szczególności, tylko przeciwko osobom trans, co mnie przeraża. Takie, ja chętnie pójdę z wami w walkę o prawa osób nieheteronormatywnych, tylko przestańcie działać przeciwko moim prawom. A jak mówi pani ok, to jest też jakieś wasze, czy to jest po prostu młodzieżowe ok? Ok, tak, ok. Po prostu skrótsze ok. Okay. I Danka 91. Jaki jest pani stosunek do MAP, czyli MAAP? Prawda jest taka, że Minor Attractive People to jest określenie bardziej medyczne, opisujące wszystkie osoby zainteresowane osobami poniżej pewnego roku życia. I tam pedofilia. Czyli pedofilia. Nie, pedofilia nie. To jest jeden. Pedofilia to jest, dotyczy, no tak, jest jeszcze efebofilia, tak. Tak, i to jest określenie zbiorcze na te wszystkie zaburzenia. I kiedyś były troll podejścia Forczana i pewnych pedofili, żeby wejść do społeczności LGBT i wprost. Społeczność LGBT nie zawiera czegoś takiego, bo to nie jest orientacja, ani tożsamość płciowa i każda orientacja jest dla mnie ok, w momentu, w którym dotyczy osób, które mogą wyrazić świadomie zgodę i mogą być w świadomym, normalnym związku, a dzieci w żaden sposób nie mogą wyrazić zgody. To nie jest żadna orientacja seksualna, i nigdy pedofile nie będą częścią LGBT. I próba bardziej troli, niestety w niektórych przypadkach, jak mówię, pedofili, wejścia w LGBT jest czymś, na co z mojej strony nie ma akceptacji.
Chyba przeczytałam, to było chyba w teraz ostatni tekst Waldka Krysiaka w tylko, że on bardzo źle przedstawił tę sytuację. I napisał tam o jednym ze stanów, gdzie właśnie no jakby chciano to uznać. A zresztą Państwo ten będziecie mieli do Tysola też ten link. Waldek. Ja mam takie coś, że... Ja mam takie... On będzie zawsze komentował moje działania i ja z tym nie mam problemu. Ja chciałabym tylko, żeby komentował je w sposób nie komentujący mojego życia, mojej orientacji i starał się to robić konstruktywnie, z czym ma czasami duży problem. I mówię, niestety publikuję rzeczy w internecie, jestem już pewnego rodzaju osobą publiczną, ma prawo komentować moje treści, ale bardzo bym chciało, żeby po prostu nie podważał mojej orientacji, nie próbował jakichś dziwnych rzeczy robić. Zostawił go w spokoju. Nie, nawet bardzo mnie bawi, bo on korzysta regularnie ze skrótu mojego deadname'a i to jest tak żenujące. Ja mu wielokrotnie pisałem, ej, ziomek, ja mam to gdzieś. On dalej stoi, że mnie to denerwuje. Jak ja to widzę, to mam takie 5 sekund, Jezus Maria Magdalena, serio Waldek, i o tym zapominam. I to mnie tak bawi, że on sądzi, że pisze rzeczy, które mogą mnie zranić, a mam zasadę życiową, że nie piszę niczego w internecie. Ale czemu Jezus Magdalena? To jest takie moje grzeszne przekleństwo. Takie, czemu Boże? Aha. Ja w internecie nie piszę o sprawach, które mnie bolą. Jeżeli o czymkolwiek piszę w internecie, to dlatego, że o tym decyduję. I prawda jest taka, że jeżeli coś naprawdę mnie boli, to nie znajdzie się o tym słowa. Więc on pisze o takich rzeczach, które kompletnie mnie nie bolą i on myśli, że mnie boli, a ja mam takie, serio Waldek? Znowu? Więc mówię, chciałbym, żeby przeszedł do konstruktywnej krytyki. Ale co to jest właśnie z tymi właśnie, znaczy właściwie powiedziała Pani, jaki jest Pani stosunek do właśnie tych osób, które no, przejawiają preferencje pedofilskie. Pytanie, które Pani się spodoba, bo rozmawiałyśmy o tym, czyli jeszcze kolejne pytanie Pana Prezesa, żeby Pani opowiedziała o swojej twórczości jako tańczowej fantastyce. Czemu twierdzisz, że jest to jakkolwiek potrzebne lub istotne dla czytelnika? W szczególności ja chcę się skupić na osobach młodszych, pisze Young Adult, czyli głównie rzeczy skierowane do osób około 18 roku życia, poniżej 18 roku życia. Czyli młodzi dorośli. Tak, młodzi dorośli i nastolatki. I udowodniono naukowo, że kiedy... Dlaczego, przepraszam jeszcze, bo wejdę teraz jakoś, to jest taka propos, bo często bardzo używa się, oczywiście młodzi ludzie używają teraz też języka angielskiego, gdzie nawet polskie są zamienniki, ale to też jakby znowu tworzy pewną hermetyczność i pewną bańkowość. To po prostu jest używane w wydawnictwach. Ja miałam praktykę w wydawnictwie. Rozumiem. Polecam ogółem osobę, o której miałam praktyki. Hej, moja przyjaciółka miała u mnie praktyki. I ja po prostu używam tego, bo naturalnie po prostu mi to weszło przez, jak to wygląda działalność wydawnicza, jako osoba pisząca, tymczasowo bardzo amatorsko. Po prostu to obserwuję, żeby też wiedzieć, co brzydko mówiąc sprzeda się na rynku. Nie chcę napisać książki, która się nie sprzeda. I udowodniono naukowo, że jeżeli takie osoby mają kontakt z różnorodnością, to wpływa też pozytywnie na ich podejście do różnorodności. I też ja jako osoba młoda miałam problem, że jestem bardzo mało reprezentowany. Też dlatego pokochał Ulricha Riordana, bo u niego wszystkie postacie mają ADHD. Bo piękne. I dlatego kocham jego serię, bo tam każda postać miała dyslekcję, każda postać miała ADHD. Bo to jest wpisane, że jeżeli jesteś dzieckiem Boga, jesteś herosem, to masz od razu ADHD i dyslekcję. Więc bardzo się identyfikowałam z tymi postaciami. I po prostu chcę dawać ludziom też takie postacie, żeby oni mogli się identyfikować, a przez to, że moje środowisko jest takie tęczowe, też nie ukrywajmy. Gdybym pisała książkę, gdzie każdy jest hetero, każdy jest cis, to po prostu byłoby dla mnie nudne. Aha. Powiedziała Pani właśnie, że podoba się Pani twórczość, gdzie są na przykład osoby z ADHD i że można się z tym identyfikować. Ale z drugiej strony jest to pewnego rodzaju zaburzenie również chemii mózgu, które się leczy. Więc teraz Co to jest? Bo to też taki był, jeśli Pani pozwoli, Państwo też wybaczą, to kiedyś taki był dowcip, że spotyka się na jakimś kongresie psychiatra z psychoterapeutą, no i obaj zajmują się leczeniem moczenia nocnego. No i
widzieli się na jakiejś konferencji, jakaś kolejna konferencja po roku, no i pyta się psychoterapeuta, pyta się psychiatry, no a jak pana doktora pacjent, czy się moczy? No nie, już się nie moczy, a psychiatra pyta się terapeuty, a pana pacjent się moczy? Tak, moczy się, jest z tego bardzo dumny. Chodzi o to, że nawet jak się ADHD nie można leczyć w taki sposób, że nie można go zlikwidować. Można podawać leki, dzięki którym po prostu objawy, czyli na przykład chaos w głowie, są łatwiejsze do ogarnięcia. I tak, jeżeli dobrze się podaje leki, to efekty są niższe, ale dalej ta osoba ma ADHD. Też warto wspomnieć o tym, że coraz bardziej łączy się ADHD i spektrum autyzmu i że bardzo dużo osób mających ADHD ma też spektrum autyzmu. I nie da się z tego wyleczyć. Jest się po prostu neuroatypowym. To jest coś, z czego się nie da wyleczyć, ale też mówię, dla mnie po prostu sposób zachowania jako osoby neuroatypowej, pokazywania, że są takie osoby, które zachowują się jak ja, jest po prostu czymś normalnym. Mówię, hej, to jest ok. I to nie jest tak, że ważne, dobra reprezentacja jest dobra. Jeżeli się tworzy postaci tylko po to, żeby mieć postać z ADHD w książce, to zazwyczaj wychodzi bardzo źle. Też trzeba zrobić dobry research, aby zrozumieć daną grupę, o której się pisze. I na przykład jest bardzo dużo złych reprezentacji osób trans i bardzo dużo złych reprezentacji osób właśnie na przykład homoseksualnych. I też tęczowa fantastyka w moim pojęciu to jest fantastyka, która zawiera w sobie takie postacie, ale także dba o to, żeby one były dobrze reprezentowane. Żeby i były dobrze wprowadzone w fabułę. Więc to nie jest takie, że hej, zróbmy książki tylko po to, żeby to była reprezentacja, ale zróbmy książki, w których ta reprezentacja będzie dobra. I nie żeby było jak Disney, który ma co film. To jest pierwsza homoseksualna postać w filmie. No czy w Netflixie, tak? Który ma, Netflix który akurat zależy. Zależy, ma dobrą i złą reprezentację. I mówię, temat reprezentacji jest głęboki i też ludzie chcą widzieć siebie w popkulturze. I na przykład był filmik, jak jest mała syrenka czarnoskóra teraz i mała dziewczynka zobaczyła czarnoskórą dziewczynkę i to było dla niej wszystko. I chcę, żeby osoby czytające moją literaturę mogły z siebie w niej zobaczyć. Mhm. Ale jednocześnie nie jest to realistyczne, tylko fantastyczne, więc też znowu trochę odrealnione i od takiego zwykłego życia. Teraz piszę romans, właśnie fajny romans dla nas, nastolatków, takich osób właśnie młodych i też jest w tym punkowy zespół, który się składa z queerów i to jest punkowy, queerowy zespół, w którym przez jest powiedziane, że powstał dla queerów od queerów. I chcę właśnie nam pokazać taki element, że... Ale czy nie jest to fantasy, tylko... Nie. Mhm. Są queerowe, punkowe zespoły, gdzie każdy w zespole jest queerem. I to jest normalne. I chcę właśnie pokazać taką część sceny punkowej, która jest queerowa. Jest z tego dumna i chcę dumnie mówić, że jest queer. Kolejny. Agnieszka Z. Co by Mania robiła, jakby nie było Twittera ani żadnych mediów tego pokroju? To samo. Szczerze mówiąc, ja bardzo mało piszę o swoim prywatnym życiu. Są dni nawet, że nic nie publikuję. Starałbym się tylko w jakiś inny sposób mówić na temat, o który walczę. A tak, to moje życie byłoby identyczne. Szczególnie patrząc na to, że za jakiś czas Twittera może nie być. Więc tak, mówię, moje życie by się bardzo nie zmieniło. Tutaj już mówiliśmy o Pani doświadczenia, które Panią skłoniły, więc te pytania pomijamy. I coś, co jest ważne, ale też powiedziała Pani, że ten tutaj nick pod tym, który to się ktoś ukrywa, ale pytanie przeczytam, bo rozumiem, że Pani nie chciała, żeby ten nick został przeczytany. Czy uważasz, że mężczyzna, który dokona zbrodni w stosunku do kobiety, gwałtu lub morderstwa, a następnie ogłosi, że identyfikuje się jako trans kobieta, powinien móc trafić do żeńskiego więzienia zamiast męskiego? Prawda jest taka, że zacznijmy od tego, że jeżeli to jest trans kobieta, to jest trans kobieta. Niestety, w każdej grupie społecznej są gwałciciele. To jest obrzydliwe, gwałt jest czymś obrzydliwym i uważam to za coś okrutnego, co nie powinno się wydarzyć, ale się wydarza. I taka prawda, że do każdego więzienia trafiają gwałciciele. I pytanie bardziej polega na tym, jak wewnątrz więzienia chronić ludzi przed takimi osobami, które mogą im zrobić krzywdę. I też taka prawda, że co zrobić, czy ta osoba, też gwałt jest czymś takim, że osoby, które gwałcą też czasami osoby, które nie interesują ich seksualnie. Czyli na przykład gej może zgwałcić
kobietę ze względu na potrzebę kontroli. Tak samo heteroseksualny mężczyźni w więzieniach gwałcą jest na potrzeby dominacji. Na potrzeby dominacji. I prawda jest taka, że powinien być temat rozmowy, to jest mniejszościowy temat. Nie ma statystyk, ile kobiet transpłciowych jest właścicielem, ale mówię, to jest stworzenie narracji, że transpłciowe kobiety są zagrożeniem dla kobiet. I taka sama narracja, jak mówiłam, byłam w kierunku lesbijek. Gdzie tak samo mówiono, że lesbijki mogą trafiać do więzień, bo będą gwałcić kobiety. I prawda jest taka, że nie lubię tego pytania ze względu na to, że próbuję wziąć taki temat, żeby antagonizować w kierunku kobiety trans, a nie mówić o problemie więziennictwa. Problemie tego, że więzienia powinny być czymś, co resocjalizuje, a bardzo często tylko pogłębia problemy osób, które tam trafiają. I mam nadzieję, że za jakiś czas będzie głęboka rozmowa na temat więziennictwa w Polsce i tego, że nie pełni ono funkcji resocjalizacyjnej. Bardziej chciałbym, żeby to było omawiane, a nie malutki procent przypadków, gdzie jest trans kobieta i mówię, takich przypadków jest garstka, idzie do więzienia i coś takiego się dzieje, bo mówię, to jest po prostu tworzenie pewnej narracji. Marta Jacynta Bukiet. Czy rywalizacja sportowa, tego czegośmy jeszcze nie skończyły w pierwszej części, czy rywalizacja sportowa kobiet trans z biologicznymi kobietami jest sprawiedliwa? Przykładowo Lia Thomas, startująca w zawodach pływackich jako mężczyzna, zajmowała 492 miejsce w rankingu. Natomiast jako trans kobieta jest numerem 1. To nie jest prawda. Zacznijmy od tego, że Lia zajmowała jako osoba, która startowała jako mężczyzna, o wiele wyższe miejsce. I zrobiono badania. Jak zaczęła brać hormony, to jej miejsce bardzo, jej zdolności wydolne spadły na poziom cis kobiety. I Ale mówi pani o tym tak, przypadku teraz, bo tak, ja się pogubiłam. Tak, bo na przypadku Lee. Mhm. I ona na tych zawodach, gdzie zajęła pierwsze miejsce, też kilka razy przegrała. Mówi, ona wzięła udział w 5 kategoriach, wygrała 1. I też trzeba powiedzieć, że drugie miejsce w tych zawodach zajął transmężczyzna i też był skandal, tylko nikt nie przeczytał, że ten transmężczyzna tak jest po topce, już nie ma piersi, ale jeszcze nie bierze hormonów, żeby móc ze swoją drużyną startować i dopiero planuje hormony za moment, kiedy skończy z nimi startować, żeby móc jeszcze dokończyć ten okres swojego życia w zespole. I padł na niego hejt, ale przez to, że odkryto, że nie bierze hormonów, to o tym w ogóle już zapomniano. I Lia też teraz... No ale budowa ciała jeszcze też jest inna, tak? Nawet przed braniem tych hormonów. Prawda jest taka, że niestety pomylono w takich wypadkach cis kobiety z właśnie trans kobietami, przez to, że też były za bardzo barczaste i mówię, to jest głęboki temat. Też prawda jest taka, że te wszystkie prawa, te sytuacje doprowadzają do absurdów, gdzie na przykład dostanie był hejt na trans kobietę, która wystąpiła w maratonie, który był charytatywny i było, że pokonała 14 tysięcy kobiet. Tak, na 6-tysięcznym miejscu z kilkudziesięciu tysięcy startujących i dostała medal, tak, ponieważ to był bieg charytatywny, każdy dostał medal. Dochodzi do absurdów, gdzie ostatnio był hejt na transpłcią kobietę, która wystąpiła w zawodach, Bilarda, wiem, że to się tak nie nazywa, i zajęła pierwsze miejsce i był na nią hejt, gdzie w Bilardzie nie potrzeba żadnej siły. Tak samo jest hejt na transpłciowego chłopaka, którego zmuszono pomimo brania hormonów do wzięcia udziału w zawodach z dziewczynkami, wygrał. I w USA w szczególności dojdzie do absurdów, że można bez wiedzy rodziców, dziewczynkom, tylko dziewczynkom, bo w męskim sporcie go nie ma, zobaczyć genitalia, żeby mieć pewność, czy jest cis. I też dochodzi do absurdów, gdzie kobiety z naturalnie wyższym poziomem testosteronu, w szczególności zazwyczaj, że są czarnoskóre kobiety, próbuje się zmusić do tego, żeby brały hormony i zaniżyły sobie poziom testosteronu. Prawda jest taka, że w olimpiadzie trans kobiety mogą brać udział od prawie już 20 lat. Ani jedna nie zajęła pierwszego miejsca. To są bardzo pojedyncze przypadki. I w tym wypadku, według mnie, o ich udziale powinien decydować lekarz. Powinien porównać ich wyniki przed tranzycją, po tranzycji, zobaczyć, czy już się mieszczą pewnego rodzaju ilości hormonów. I to lekarz powinien o czym zdecydować. A mówię, jeszcze bardzo mnie bawi, że jak trans mężczyźni wygrywają z mężczyznami, to nie ma hejtu. To jest tylko i wyłącznie na trans kobiety. I przez to powstaje bardzo dziwna narracja. A wolałaby pani, żeby tam też był hejt? Nie. No właśnie. Wolałabym, żeby po prostu o tym, kto w jakiej kategorii może startować. W ogóle temat wielu spotek, na przykład, brzydko mówiąc, w
bilacie powinna być kategoria kobiety, mężczyźni, powinien według mnie decydować lekarz, czy ta osoba już jest na takim momencie tranzycji, bo tak, powinna być pewna tranzycja medyczna, żeby móc startować w sporcie. Ale o tym decyduje lekarz. Ja nie jestem lekarzem i to uważam, że powinien być pewne wytyczne i powinno się patrzeć na przypadki, mówię, każdy przypadek z osobna, żeby zdecydować. I mówię, przestać też atakować kobiety z wyższym naturalnym poziomem testosteronu. Bo to jest dla mnie obrzydliwe. Właściwie to na większość tych pytań, które zostały wybrane, odpowiedziałyśmy, niektóre się pokrywają. Ja mogę też Pani zostawić, może będzie Pani chciała zobaczyć, czy też w dziale społeczność jeszcze jakieś takie pytania, które zostały, czy też na Twitterze były zadane, może Pani sama odpowiedzieć. Niestety pytania ze wczoraj nie padły, ale odpowiem na te pytania. O które? Na Twitterze. Które? Chodzi te. Proszę pokazać, to z tego. Te trzy, to jest 1, 2, 3. To, Zewciu, czy popularne koncepcje ruchu LGB i TERF wyrażają swoim zdaniem, Twoim zdaniem realną wolę osób LGBT i kobiet? Nie, chcę tylko powiedzieć, że feminizm, kiedyś były feministki wykluczające czarnoskóre kobiety i też lesbijki. Było Lavender Menes, takie określenie, które padło, że lesbijki kompromitują feministki i osoba, która je powiedziała, i ogólnie powstał wtedy ruch Lavender Menes, została bardzo brzydko potraktowana i były protesty pod jej domem i 17 kobiet poszło na wydarzenie jej, przerwało i te lesbijki powiedziały, że nie pozwolą jej mówić do momentu, w którym nie przestanie ich wykluczać z grona kobiet. Więc prawda jest taka, że ruchy wykluczające w feminizmie od zawsze istniały. Jak kiedyś wykluczono czarnoskóre kobiety, bo mówiono, że najpierw prawa osób białych, później prawa osób czarnoskórych, później wykluczono lesbijki. Teraz wykluczają trans kobiety i to było naturalnym ruchem, po prostu naturalna kolej rzeczy. I trzeba powiedzieć o tym, że wiele feministek wspiera trans kobiety i też wiele osób LGB, czyli osób nieheteronormatywnych, nie będąc samemu trans, wspiera osoby trans. I co są związkami trans? Na przykład znam lesbijki w związku z trans kobietami, znam gejów w związkach z trans mężczyznami. Trzeba spojrzeć na to. Nigdy nie będzie pełnej akceptacji. I to, że istnieją osoby nawet trans, które są transfobiczne, niestety zawsze będzie. Są geje, którzy są homofobami. Niestety się dzieje. Są geje, którzy nie akceptują siebie. Są geje, którzy nie akceptują właśnie osób trans. I nie wolno oceniać całej społeczności przez to. Mhm. I tutaj też jeszcze pytanie też Zewcia, czy do bycia piorunochronem na groźby śmierci i opluwanie da się przyzwyczaić? Ja wiem, że mają osoby duży problem z tym, że zbanowałam około 1500 osób. Ja mam taką zasadę, że ja banuję osoby nie dlatego, że ja nie chcę tego, tylko po prostu jak je wyciszałam, to atakowały osoby trans, które były u mnie w komentarzach. I tak, to jest czasami trudniejsze, w szczególności kiedy pójdzie na jakąś dziwną grupkę mój post i nagle muszę zbanować 30 osób i wyciszać jakieś osoby. Ale prawda jest taka, że po prostu dbam o to, żeby osoby, które u mnie komentują i są trans, są osoby nieheteronormatywnymi, mogły bezpiecznie komentować. A zostawienie osób, które przychodzą do mnie tylko po to, żeby wyzywać, bez bana, to jest po prostu pozwolenie im wchodzić pod kolejne moje wątki i robić tego samego. A ja chcę, żeby ludzie się czuli u mnie spokojnie. Też tutaj pytanie było na temat, czy widzi Pani zmiany w ciągu 10 lat, które zaszły. I ja specjalnie, mimo że tego pytania nie było, specjalnie w poprzednim odcinku pokazałam rozmowę sprzed 10 lat z Anną Grodzką. I moja refleksja taka była, że te 10 lat temu chyba było mniej agresji po obu stronach, bo też z Waszej strony też są osoby bardzo agresywne, co też powoduje, że ta spirala agresji się nakręca. Ludzie transfobowie, którzy mają dość i odpowiadają już agresją, ja nie popieram niektórych zachowań agresywnych, bo rozumiem, jak pyskują po prostu, ale mówię, to jest bardzo skomplikowany temat, ale chcę powiedzieć, że Anna Grodzka wie o tym, że ludzie zadają jej bardzo nieprzyjemne pytanie. Jakiś czas temu miałam bardzo dziwną rozmowę, gdzie wypytywano mnie o moje stosunki seksualne i mówię, ja jako osoba trans dalej widzę, że ludzie nie rozumieją granic. Jak dowiaduję się, że jestem trans, zaczęły mi zadawać bardzo dziwne pytania na temat genitalia, których ja mam dość. I tak, zwiększa się świadomość na temat osób trans. Ja mam wrażenie, że za 10 lat pomógł bardzo dużej ilości
sprzeciwu wobec naszego istnienia. Będzie nas coraz więcej, bo będzie coraz więcej osób, nie bo się mówi, czy jest trans, i że będzie nas coraz bardziej widać i że będzie rosła świadomość. Taka reakcja jest niestety naturalnym ruchem rzeczy. Z tym samym niestety? Niestety. Chodzi o to, że ataki, zwiększenie pełnomierności agresji spotykały się z tym i o feministki, kiedy walczyły o prawo do głosu, spotykały się z tym i osoby czarnoskóre, kiedy walczyły o swoje prawa. Spotykały się z tym i osoby nieheteronormatywne. Teraz jest nasza kolej. Ale też wiem, że nie jestem w stanie przekonać homofobów, transfobów do tego, że osoby LGBT wymagają praw. I nie dostajemy praw przekonując takich osób. Dostaniemy prawa przekonując takie osoby jak pani, które nie znają tematu i pewnego rodzaju ich zachowanie, które można uznać za transfobię i homofobię, wynikają po prostu z braku zrozumienia. I właśnie dlatego tutaj jestem. Aby przyjść jako osoba, która nie jest do końca wpisująca się w stereotyp osoby trans, bo jestem osobą niebinarną i taka osoba bardziej binarna, która przeszła bardzo, bardzo długą tranzycję, byłaby lepszym przykładem. My po prostu chcemy normalnie żyć, ale uzyskamy to przez niestety protesty i przez bycie upierliwym, bo każde prawo zyskiwało się przez bycie upierliwym. Jest taka kobieta Anita, nie pamiętam jak się nazywa, ona zorganizowała akcję w Ameryce, Save All Children. I histeria zapamiętała ją jako okropną homofobkę, którą jest. I zdarzyła się sytuacja, że dosłownie dostała tortem w twarz. I ona jest zapamiętana jako zła osoba i ludzie nie pamiętają, że wysłano jej odchody do domu i było źle. Ale też jej wnuczka jest lesbijką. Nie wiedziała, jak ma zaprosić, czy w ogóle ma zaprosić babcię. To jest skrajną ignorantką na swoje wesele, bo chciała ją tam. Prawda jest taka, że mam wrażenie, że za 40-50 lat osoby, które teraz tak aktywnie działają przeciwko osobom trans, będziemy postrzegać tak samo, jak Anitę, która teraz nikt nie pyta, czy to było ok, że dostała tortem w twarz, tylko dziwią, tak, ta osoba była zła, ta osoba robiła złe rzeczy. I za 10 lat będzie inaczej, za 20 lat będzie inaczej. I chcę powiedzieć każdej trans osobie, która się boi przyszłość, że musimy walczyć, aby było lepiej. Bo jeżeli będziemy milczeć, to nie będzie lepiej. I chcę, żeby każda osoba, która się boi o to, co się stanie, kiedy wyjdzie z szafy, jeżeli nie macie na to warunków, to rozumiem, ale też wiedzcie, że ja staram się zrobić wszystko, żebyście wy czuli się bezpiecznie, będąc sobą. Myślę, że pojawią się komentarze, które będą mówiły o tym, że osoby, no powiedzmy, bardziej tradycyjne, czy też mniej otwarte, nie chcę tutaj już jakichś wartościujących przymiotników uważać, że to tak brzmi troszkę jak groźba, idziemy po wasze dzieci. Nie. Trochę na tej zasadzie. My chcemy, żeby wasze dzieci miały przyszłość. My chcemy, żeby wasze dzieci nic nie zrobiły. My chcemy, żeby wasze dzieci były szczęśliwe. Nikt nie chce zmuszać waszych dzieci do tego, żeby nie były hetero. Nikt nie chce zmuszać do tego, żeby wasze dzieci nie były cis. My chcemy, żeby wasze dzieci miały wolność być, jakim chcą. Jeżeli wasze dzieci są trans, to chcemy, żeby miały opiekę medyczną i możliwość bycia sobą. Jeżeli wasze dzieci nie są hetero, chcemy, żeby były sobą. Bardzo dziękuję pani. Czy zna pani tę książkę? O nie, straszna anty... Nie polecam. Pani nie poleca, ja polecam, bo powiedzmy, ona rzeczywiście nie jest pro trans płciową. Nie zgadzam się, ona też pewne rzeczy porządkuje i jest napisana w sposób dość delikatny, nieobrażający i z pewną troską. W każdym razie proszę państwa też tę książkę, kiedy Harry stał się stary, będzie również link wydany przez wydawnictwo Wej. Ja mam nadzieję, że dam swoje źródła, że dasz link. Jedne i drugie będą. Dam linki takie dające słowa. Polecam tranzycja.pl, zainki.pl. Świetne źródło do początku informowania siebie na temat tego tematu i nie polecam tej książki. Ja polecam. Proszę państwa, dziękuję pani Maniu za zaufanie. Dziękuję państwu za uwagę. Czekam na wasze komentarze. Do zobaczenia wkrótce.